Witajcie. Stworzymy sobie dzisiaj jajko. Ja was tak dwa razy już witam radośnie. Nie wiem, czy jeszcze wykrzesam jakąś siłę. Sorry za te problemy techniczne. Tytułem wstępu. Ja dzisiaj kombinowałam, żeby przez OBS połączyć się z telefonem. I nie było dźwięku i musiałam zrestartować transmisję. I wydaje mi się, że ten program mi po prostu namieszał, bo zawsze mam ten mikrofon mój jako domyślny, a teraz nie był. I mimo podłączenia wszystkiego mnie nie słyszeliście. Dobra, cieszę się, że już jest. Nawet mój mąż mnie słyszy, to już jest dobrze. Dobra, przepraszam was za to małe opóźnienie. Dzisiaj stworzymy sobie ozdobę na stół, taką dekorację świąteczną. Będziemy ozdabiać jajko z HDF-ki. U mnie to będzie stało. Wiem, że nie widać za bardzo, ale to będzie stało. Ale najpierw sobie ozdobimy to na płasko, a na końcu to po prostu przykleimy sobie do podstawki. Z tego względu, że w momencie, kiedy teraz to przykleimy, po czym nawalimy tutaj dużo rzeczy, to może nam się przewracać, nie? Dlatego to na razie sobie zostawimy. I na sam koniec jeszcze albo pomalujemy sobie to farbą i tutaj jakiegoś tam chrobotka damy, albo coś wymyślimy na pewno na dno, żeby nie było takie suche. Zajmiemy się najpierw jajeczkiem. Możecie sobie ozdabiać na płasko, albo możecie sobie też ozdabiać takie coś, co stoi. To już jest decyzja wasza. Możecie sobie ozdabiać HDF, albo birmatę, albo tak naprawdę z papieru też możecie odrysować jajo i je ozdobić. Także nie ma wymówek, że ktoś nie robi, bo nie ma jaja HDF, także no. Mam nadzieję, że działacie razem ze mną, dajcie mi koniecznie znać, kto działa. No, prima aprilis, nie powiem wam, że dzisiaj już kilka razy było... Były takie jaja, że ja nie wiem, teraz będę się bała transmisję prowadzić. Mimo tego, że mam już ich ponad, nie wiem ile nawet, ponad 100 na pewno, myślę, że z 200 by się zebrało. No to takie się, widzicie, wydarzają sytuacje. Dobra, żeby nie tracić już czasu, to przechodzimy do rzeczy. Ja wam tylko jeszcze powiem, że na pewnym etapie, jak już sobie tam przykleimy pierwsze, dwo, drugie, coś tu pokombinujemy, to sobie wykonamy kwiatki. I ja miałam w ciągu dnia nadzieję, że uda mi się ich trochę zrobić, ale nie, bo miałam też dużo dzisiaj rzeczy na głowie. Także mam tutaj przyrządy do robienia kwiatków i zrobimy sobie dosłownie dwa, bo to też jakby wiem, że jest czasochłonne. Ale zrobimy sobie dwa kwiatki na tej zasadzie, tylko inna kolorystyka. Mam już wycięte kwiatki z papieru, także zrobimy sobie po prostu. To są wycięte kwiatki z wykrojnika Lady E. 9 chyba. Na 99% to jest dziewiątka kwiat. Jeszcze były dwa rozmiary inne, ale gdzie się mam, nie wiem gdzie. Dużego jednego i może dwa malutkie sobie zrobimy, dobra? Więc gdzieś też, żeby na tym jajeczku się pojawił kwiat ręcznie robiony. A tak to mam właśnie jakieś naturalne elementy. Tu są też jajeczka takie styropianowe, nie wiem czy je wykorzystam, zobaczę. Ja należę do tych osób, które muszą mieć rozłożone wszystko, co mają i co się nada. I wtedy dopiero będę patrzyła, co mi się też uda wykorzystać i co będzie fajnie wyglądało, więc ja sobie przygotowałam dużo różnych rzeczy, ale tym się nie przejmujcie, nie trzeba mieć jakichś tutaj nie wiadomo czego. Z tego co macie, spokojnie możecie sobie takie jajeczko ozdobić. Na pewno przyda się sznurek, no mi się przyda też gaza, gdzieś tu jest, jakieś chrobotki. Nie wiem, miałam też na przykład tutaj jakieś sianko, więc jak macie rafię albo jakieś takie rzeczy, to myślę, że papier, sznureczki, jakieś kwiatki. Jak macie tekturki czy coś z wykrojnika, to też. I na bazie tego, co macie, to na pewno coś się da zrobić fajnego. Czy można jeszcze złożyć zamówienie przed urlopem? Tak, słuchajcie, można złożyć i ja oficjalnie szłam na urlopy w piątek, natomiast już wiem, że na pewno to będzie troszeczkę przesunięte. Paka artemisyjnych nowości jest w sprzedaży do piątku, więc do piątku to, co zostanie złożone, to będzie wysłane i dopiero jak wyślę te zamówienia, to będę szła na urlop. Także śmiało możecie zamawiać, a ja po prostu pójdę na urlop, jak to powysyłam. Dam wam znać, kiedy to będzie. Ale jakby inne rzeczy od piątku już u mnie nie ma, w sensie nie będę na mailach, tylko po prostu zamówienia będą szły. Ja już będę tak połową nogi na urlopie, w sensie wszystkie inne rzeczy poza zamówieniami, czyli w sumie będę w całości w pracy, ale zajmowała się tylko zamówieniami. Cześć, Agnieszka, wpadam, żeby się przywitać, zaraz zmykam. Dobra, słuchajcie, dobra. Może być też później, jeżeli ktoś odtwarza, to też śmiało możecie sobie tutaj, no, wspólnie tworzyć. Ja zachęcam, bo no, zawsze jest raźniej trochę tworzyć z kimś, a nie samemu. I się może też bardziej zmobilizować. Dobra, ja zrobię tak, że to jajeczko nie będzie różowo-żółte, tak jak zwykle są jajeczka. Będzie czarno-niebieskie, trochę też białego, trochę może jakieś zieleni. Zobaczę, bo tu mam też różnego rodzaju dodatki, ale na pewno będę chciała zrobić jasne, jasno-błękitne z elementami takimi ciemnymi. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo to jest tworzone na żywo wszystko, od podstaw, więc zobaczymy. Czyli jajka można jeszcze zamówić? Można. można. Dobra, ja sobie najpierw odrysuję. Odrysuję sobie
to jajo na czarnym tle i zrobię sobie jedną warstwę czarnego z przodu i z tyłu. Będę ozdobiała tylko jedną stronę, druga po prostu będzie podklejona, żeby nie była taka goła HDF-ka. I zrobię sobie właśnie takie główne, pierwsze tło czarne, a drugie tło będzie właśnie błękitne, więc już potem większość rzeczy będzie na tym błękitnym tle. Czarna będzie tak naprawdę obwódka. Więc odrysuję sobie, żeby lepiej widzieć, to odrysuję sobie na tej stronie. I wzięłam sobie jakiegoś, poczekajcie, dobra, może tak. Staram się minimalizować straty, ale tu i tak po prostu muszę odrysować dwa jaja. Więc tak, mam pisać, to jest cienkopis chyba. Coś takiego, co pozwoli nam łatwo zobaczyć, gdzie ten obrys leci. Jak mamy bardzo wzorzyste papiery, to nie jest łatwo, ale jak weźmiemy jakiś taki, no wiem, że na kamerze może nie do końca widać, ale ja w miarę sobie tutaj widzę. Jedno jajo i drugie jajo. Także to są nasze dwie strony. I od razu odrysuję też sobie na niebieskim, natomiast na niebieskim będę wycinała trochę, nie po obrysie, tylko tak z pół centymetra mniej, więc tutaj odrysowuję, żeby mieć kształt i żeby na czymś bazować, ale będę po prostu sobie trochę bardziej ścinała ten obrys, niż on jest tutaj narysowany. Ale to zaraz jeszcze powiem, jak będę to wycinała. Więcej warstw nie robię, potem już będą nasze koronki, dodatki i takie wszystkie inne rzeczy. Dobra, wytnę sobie to jajeczko. Cześć Aleksandro, po wielu próbach dotarłam. Powiem wam, że ja nie wiem jak to robić, bo ja zrobię wydarzenie i nawet jak ja robię wydarzenie online, to automatycznie planuje się transmisja na fanpage'u. Więc ja ją usunęłam i na wydarzeniu chyba było, że jest live, zaplanowany live, a jak się klikało, to przenosiło na wydarzenie, więc dałam jeszcze post szybciutko, że widzimy się na grupie. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dotrą, które mają dotrzeć, to dotrą, a ja sobie będę tutaj po prostu jeszcze odświeżać, czy są osoby jakieś, które chcą się dostać do grupy. Bo może tak być, że ktoś tutaj będzie chciał, żeby zaakceptować jeszcze, ale na razie nie mam próśb. Dobra. Jak będziecie wiedzieć, że ktoś się dobija do grupy, dajcie mi cynk, to ja szybko przeklikam. Dobra. Wycinam sobie na razie te dwa tła. Kto tworzy ze mną? Kto tworzy ze mną? Kto tworzy ze mną? Moje jajo jest duże akurat z tych trzech, które mam. Witajcie piękne panie. Cześć Asia. Jakie ładne przywitanie. Dobra. To jajo, które ja robię jest to największe. Ja robię kartki świąteczne, więc temat podobny. Dobrze, super, super. Każdy, kto tworzy, to super, że nie jestem sama, która tworzy, ale jak nie tworzycie, to też rozumiem. Czasem trzeba się po prostu rozerwać, czasem można po prostu pogadać. Nie zawsze trzeba tworzyć, ale jak są tu osoby, które się wahają, czy tworzyć, czy nie, to twórzcie, bo po 2 godzinach będzie praca wykonana, a 2 godziny i tak upłyną. Więc jak macie jakieś zagwozdki, czy robić, nie robić, chce się, nie chce, to trzeba robić szybko kawkę i tworzyć. A jak ktoś chce odpocząć, to odpoczywa i sobie tutaj pogadamy. Dobra, jedno jajeczko jest. To nie musi być jakoś super dokładnie. Ja zaraz jeszcze pokażę, bo przejedziemy sobie to jajo. Ojej, dobra, spadło. Przejedziemy sobie to jajo zaraz jeszcze pilniczkiem, więc to będzie tak trochę wygładzone. Nie będzie tutaj jakichś wielkich szarpnięć nożyczkami, chociaż może się wydawać, że ja tak tnę to niedbale. Ale nie ma to dużego znaczenia, bo zaraz sobie to wszystko pościnamy. Po prostu po obrysie, tak mniej więcej, sobie przejedziemy. Jak mamy za dużo, to nic, bo po przyklejeniu można też jeszcze sobie dociąć nożyczkami, także to też nic nie szkodzi. Dobra, najpierw przykleimy sobie te jaja, a potem przykleimy sobie, wytniemy sobie to niebieskie. Jak ja przyłożę, to mniej więcej pokrywa się. Jak się do końca nie pokrywa, to też nie ma się co martwić, bo tutaj dojdą dodatki, tam będą jeszcze, wiecie, będą wystawać. Minimalnie jest więcej, no bo obrys jak się rysuje, to jest ten milimetr dookoła, ale tym się nie przejmujemy i po prostu przyklejamy sobie na klej. Ja odpoczywam tworząc z tobą. Dobra, super. Połączenie jest ekstra. Jak ktoś potrafi odpoczywać tworząc, no to to jest wygranym, bo nie każdy tak potrafi. Więc zarówno i się odpoczywa, i jeszcze praca się tworzy. Spoko. Mam dwa małe jajka i się zastanawiam, bo nie mam coś na nie koncepcji. Wiesz co, ja postaram się zrobić taką skośną kompozycję. Dam trochę kwiatków, pod spód dam jakieś zawijaski, wywijaski, naturalne elementy. Ja jakoś specjalnie też nie mam koncepcji, w takim sensie, że nie mam zaplanowanego, co dokładnie zrobię.
Spróbuj może po prostu coś stworzyć. Oddaj się, oddaj wodze fantazji dzisiaj. Tej pracy, zobaczymy, co z tego powstanie. Co? Zobaczymy. Może mi się uda coś chwilkę z wami pobyć. Dobra, dzieci mają dziś gorszy dzień. Współczuję. Moje, mam nadzieję, że tu nie wparują. Dzisiaj szaleją, ale raczej pod kątem, pod okiem męża, bo ja dzisiaj dużo pracowałam i potrzebowałam tego dnia, żeby domknąć pakę, no i właśnie, żeby się przygotować do live'a. Więc myślę, że jutro prędzej mi dadzą w kość. Ale no, szalały. Ile też można być w domu, bo powiem wam, że łatwiej jest jednak, jak one są gdzieś tam w szkole, w żłobku i tam się wyszaleją, wybiegają, pogadają, pobawią i przychodzą do domu, to jednak tej energii mają mniej. A tak to całą energię muszą wydatkować w domu, więc no, jest grubo czasami. Przepraszam, ja trochę jeszcze kaszlę. Moja, kiedy stwierdziłam, że nie będę robić jajka, zasnęła. Szybko i mam wolne. O, no to spoko. To częściej takie myki rób. Dobra. Ja się nie mogę nadrobić na te święta. Nie rozumiem w sensie nadrobić. Czy w sensie masz zaległości, tak? I jest trudno? Jeżeli tak, to ja się łączę, bo ja mam we wszystkim zaległości. I powiem wam, że nie jestem jakoś specjalnie z tego dumna. Może tak to brzmi, ale po prostu już... Nie wiem, co mam robić. Pracuję tyle, ile mogę. Nawet mam wrażenie, że więcej niż powinnam. I robię tyle, ile mogę po prostu. I troszeczkę się pogodziłam już z tym, że część rzeczy po prostu musi czekać. No. Dobra, słuchajcie. Tutaj sobie obetnę, bo mam troszeczkę więcej tego papieru, więc sobie jadę. Tak jak mi się uda, to jadę sobie taką leciutką obwódkę i po prostu ścinam to, co mi wystaje. Jak minimalnie wystaje, że nie da się złapać nożyczkami, to zostawiam. A tam, gdzie wystaje więcej, to po prostu sobie ścinam. Muszę zobaczyć, czy wy to widzicie w ogóle. Dobra, tu jest kamerka. Z jednej strony sobie zetnę i z drugiej strony też sobie zetnę. Tu jest spoko. Troszeczkę może jeszcze. A tu też jeszcze troszeczkę. Dosłownie takie, wiecie, minimalnie takie paseczki. I teraz to zrobimy, żeby to nie wyglądało takie tutaj pocięte, to mam gdzieś pilniczek. Gdzieś to był. Taki pilniczek dedykowany scrapbookingowi. I on sobie już tu w pracowni siedzi. To może być też papier ścierny, albo ktoś kiedyś powiedział, że tarka do stóp. Też podobno daje radę. Ja takiego myku nauczyłam się u Kasi Gruszy. Robiłam raz taga u niej na live'ie. To było w ramach Crafting with the Stars i właśnie ona też, jak podklejała taga, to końce po prostu tak sobie starła, spiłowała, żeby tak po prostu przetrzeć i nadać taki efekt brzegom trochę fajniejszy, taki przetarty. Wiecie, można przecierać minimalnie albo można przecierać bardzo, żeby zrobić aż takie większe przetarcie. Ja sobie dzisiaj przetrę trochę bardziej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A na pewno nie będzie widać tego, że sobie tutaj ciachałyśmy coś nożyczkami. Ja miałam tworzyć, może zaraz siądę, choć siedzę na podłodze i układam gałązki sztuczne do kompozycji jeszcze przede mną po układaniu tekturek. Słuchaj, Aleksandra, kochana lolko, jak masz wieczór taki na segregację, to może sobie odpuść. Czasem też trzeba. Chyba, że chcesz bardzo zrobić jajeczko, żeby mieć ozdobę, to rób, ale jak masz inne rzeczy, które i tak musisz zrobić, no to ja już doszłam do takiego momentu, że potrafię sobie dużo wybaczyć. Nawet jeżeli coś jest niezrobione, po prostu nie mam sił, no to... Czy są jeszcze inne rzeczy do zrobienia tego dnia? No to jakoś się nie tyram, że tam powinnam czy coś. Więc rzuć monetą ostateczności. Ja czasami tak robię. Nastroić się nie mogę. Kto potrzebuje nastrojenia? Podobno dobrze nastraja winko. Albo kawa. Mnie kawa najczęściej na live'ach, bo na live'ach staram się nie pić. W życiu też staram się nie pić, ale... Na live'ach staram się wybitnie nie pić, bo nieraz bym miała ochotę, ale tak jakoś nie wiem. Jednak kawka wygrywa. To może winko? To się nastroimy. Ja robię dla teściowej, dobrze. Ja raczej to będzie u mnie stało, chyba że się komuś bardzo spodoba, kto wpadnie. To może zmieni właściciela, ale raczej będzie... No dedykowane jest, żeby stało u nas. Stąd też te kolorki, bo u mnie właśnie jakoś tak szaro jest
Czasami się jakieś takie błękitne elementy pojawiają, ale raczej jest stonowana. Stonowana kolorystyka. O! Wiecie co? Dobra. Myszka przeżyje, komputer chyba też. Mam starte takie właśnie brzeszki z jednej i z drugiej strony. Na samym końcu jeszcze możemy sobie tutaj potem przejechać brzeżek. Chociaż nie trzeba, ale można by jakimś taką, nie wiem, czy farbką, czy tuszem. Na razie to zostawiam. Wytnę sobie teraz niebieskie jajo. I tak jak powiedziałam, będziemy sobie ścinać... Skram sobie mleczki. Będziemy sobie ścinać trochę mniejsze to jajeczko. Tak mniej więcej pół centymetra. To musicie już sobie zobaczyć, jak wam będzie pasowało. Żeby zrobić po prostu taką rameczkę. No ja bym chciała, żeby gdzieś tutaj było to jajo niebieskie. Jak za mało zetniemy, no to po prostu tego czarnego nie będzie widać. A ja chcę, żeby to czarne trochę było widać, ale też większość jednak mimo wszystko chce, żeby to było błękitne. Więc takie na oko oczywiście. Może trochę mniej niż pół centymetra. Nie, no pół centymetra załóżmy, że to jest. I też na oko. Nie trzeba tutaj jakoś się bardzo, bardzo spinać. Jeżeli przyłożę i się okaże, że gdzieś na przykład nie docięłam, to sobie zaraz dotnę. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, u góry jest ok. Tutaj troszeczkę sobie dotnę. Coś takiego. No i myślę, że mogę też leciutko tu sobie jeszcze ściąć. Tu jest ok. Czekajcie, tak. Tutaj trochę zetnę jeszcze. Dosłownie milimetr dwa. I powinno być ok. Dobra, myślę, że jest ok. Żeby to było w miarę spójne, to sobie też minimalnie, ale to dosłownie minimalnie, potraktuję to pilniczkiem. Żeby nie odstawało za bardzo jedno od drugiego. Więc po troszeczkę, zanim przykleimy. Jak ktoś lubi bardzo, to można bardzo. Jak ktoś lubi na przykład szarpania i takie, wiecie, przetyrania, to też można. A ja sobie to zrobię tylko leciutko. To też niweluje jakieś takie, jak tnie się nożyczkami, no to czasami zostają takie ślady, gdzie widać, że to nie było od wykrójnika, tylko nożyczkami. A jak tak się przejedzie, to tego aż tak bardzo nie widać. Dobra. Jest ok. Ale zanim będziemy to przyklejać, to sobie już coś tutaj zrobimy. Zastanawiam się, czy gazą, czy koronką, ale chyba koronką. Zrobimy sobie tak, że ja planuję kompozycję mniej więcej tak po skosie, czyli tu się coś będzie działo. Nie będzie żadnego napisu u mnie. Po prostu będzie taka kompozycja trochę kwiatkowa, trochę z elementów naturalnych, jakieś gałązeczki i takie tam cuda. I będę chciała troszeczkę to po skosie zrobić, więc też tak sobie ułożę koronkę. O nie. O nie. Wiecie co? Muszę was przeprosić. Ciąg dalszy cudów dzisiejszych. Jak to się stało? Nie wzięłam ładowarki do komputera. I to muszę zrobić szybko. Ale jak to się stało? Ja go dzisiaj 5 razy przenosiłam. Czekajcie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Prowadzę live z sypialni, z salonu, z pracowni. Powinna mieć 3 zasilacze. Dobra. 3 zasilacze powinnam mieć. Teraz muszę sobie poczytać trochę waszych komentarzy i dojść do siebie. Czasem wręcz trzeba się napić. Wiem, o czym mówisz. Dobra, poczekam, aż tu wróci. Dobra, wydaje mi się, że wróciłam. Jak wróciłam, to mogę dalej działać. Dobra, jestem. Jestem. Każdemu według potrzeb. Ja mam duże potrzeby na dzisiaj, jeżeli chodzi o wino, ale to po lajdzie.
Prowadziłam dzisiaj live'a z sypialni, słuchajcie, tego opacę. A tak na co dzień to z salonu pracuję, bo tu się wycina. W pracowni mam laser, więc tu jest bardzo głośno. I też suche powietrze jest. Zresztą nie wiem, czy widać, może wam pokażę, ale mam tu nawilżacz. Jeszcze przed live'em nawilżałam powietrze, bo jak ja tu weszłam i miałabym do was mówić i prowadzić live'a, to szczepią mnie strasznie oczy, bo jest wysuszane powietrze przez laser i... No, dlatego tutaj staram się nie spędzać dużo czasu w ciągu dnia, jak się wycina. Także krążył komputer i krążył zasilacz dzisiaj. Nalej sobie winka, spoko. Jak jeszcze jest mąż, to i naleję, a jak już go nie ma, bo poszedł może z dziećmi, to sobie po live'ie naleję. Będzie na pewno dzisiaj, to wam powiem, bo jest grubo już. Dobra. Koroneczkę zrobimy sobie po skosie i teraz tak, ja ją, zanim ją przykleję, to sobie ją najpierw tu dopasuję. Można w teorii dociąć koronkę i przykleić, ale wtedy zostają takie farfocle, więc lepiej ją zagiąć. Tylko, że wiecie, gdyby to było na przykład proste, to łatwiej niż takie jajo, więc tutaj trzeba się skupić tak, żeby to dało się przykleić i żeby to nie wyglądało źle. Nie będzie to łatwe. Zrobię tak, że na tej koroneczce przykleję sobie taśmę dwustronną. Nie 3D, tylko taką zwykłą, standardową taśmę i ona wtedy będzie bardzo fajnie trzymać tę koronkę. I sobie ją tak zawiniemy po prostu, żeby było dobrze i żeby była cała przyklejona. Zrobię sobie to w dwóch kawałeczkach. Widać? Widać. Jeden kawałek będzie taśmy tu i drugi kawałek taśmy będzie tu. I można to zrobić klejem, tylko że klej by trzeba było dość długo przytrzymać, żeby się on przykleił. A taśma po prostu chwyci w miarę od razu. Więc odkleję sobie tą taśmę i taśma do koronki jest naprawdę spoko pod tym kątem. No chodź. Wszystko naraz, słuchajcie. Ja się tylko boję, żeby mnie kaszel nie zaatakował, bo mam problemy czasami w ciągu dnia, że dużo kaszlę. Ale to już ucieknę szybciutko wam, żeby tutaj nie kaszleć. Dobra. Przyklejamy. Dobra, mniej więcej jest ok. Tutaj tej taśmy też nie będzie za bardzo widać. Aż tak bardzo. Tutaj się trzyma. To, co tak odstaje, można sobie uciąć. Chociaż tu i tak będzie na taśmie 3D, więc to nie powinno przeszkadzać, ale nie będzie mnie zaczepiać, jak będę tutaj sobie to poziomować. Więc tu mamy z jednej strony już przyklejone, z drugiej strony zrobimy sobie o, też tak. Czyli taśma będzie tu i będzie tu. Ale zanim ją jeszcze przykleję, to trochę jeszcze puszczę kleju na tę koronkę z naszej tej strony, którą zdobimy, żeby się ta koronka nie przesuwała. Ale to za chwileczkę. Raz, dwa. Dam sobie trochę kleju tutaj, tak dosłownie w kilku punktach, żeby to troszeczkę się przykleiło. Dobra. I odklejamy taśmę. Raz. I co? I dwa. Ale ładna koronka. Dzięki. To jest w ogóle, jeżeli się nie mylę, to chyba ją kupowałam lokalnie. W Toruniu mamy taką wielgaśną pasmanterię i tam jest mnóstwo koronek, ale powiem wam, że ja nie używam jakoś tak często koronek. I jak ja tam pójdę raz na pół roku, to mi zdecydowanie wystarcza. Więc dawno, dawno kupowałam. Dobra. Tutaj sobie przykleiłam tak, żeby to mniej więcej... O, tak u mnie to wygląda. Tu jeszcze taka jest pętelka, która wystaje, więc jeszcze sobie troszeczkę dosłownie tutaj tak zawinę to. Kawałeczek taśmy wezmę i sobie to podkleję, bo będzie mnie to denerwować. Taki dosłownie malusieńki kawałeczek. Najprędzej będzie tak, jak ja to zrobię sobie pansetką. Więc zrobię tak. Odrywam taśmę. I pęsetką tutaj precyzyjnie, o, zawijam sobie tę pętelkę. Już mi tutaj nic nie odstaje. Dobra.
Tu też odetnę, żeby to nie przeszkadzało. I możemy już teraz dać sobie tutaj taśmę 3D, żeby zrobić taki no na mniej więcej 3 mm. Można by nawet więcej, ale ja myślę, że 3 mm będzie spoko, tak żeby to odstawało. To jest dosyć duża powierzchnia, więc 1,5 to by było trochę mało chyba dla mnie, więc dam 3 na taśmę 3D. Czy będzie możliwość wstawienia zdjęć kartek z ostatnich zmagań? Tak, tak, tak. Tak, ja się zorientowałam jakiś czas temu, że nie ma. Wstawię, jeżeli chodzi o twoje na przykład, to śmiało wstawię, a jeżeli chodzi o moje, to ja jutro wstawię. Bo faktycznie nie zgrałam ich jeszcze na telefon. Jakoś tak wyszło, że weekend miałam zajęty, byłam sama z, no, bez męża, że tak powiem. I totalnie miałam inny tryb niż zwykle. I po prostu nie wgrywałam tych zdjęć. Gram. Ja mam pytanie nie skrapowe. Dzisiaj wspominałam moją wizytę w Toruniu. Skąd taki metalowy osioł w mieście? Jest jakaś historia? Wiesz co, Agata? Ja znam historię, że to jest upamiętnienie dla jakichś tam chłost, które się wykonywało, ale ja nie wiem, czy to jest potwierdzona hipoteza. W sensie, czy to jest potwierdzone. Musiałabym poczytać o tym, żeby mieć pewność, ale słyszałam, że po prostu, no nie wiem, kary kiedyś były takie stosowane i to po prostu zostało upamiętnione. Ale naprawdę nie wiem, czy to jest, czy ktoś tak sobie powiedział, czy tak rzeczywiście było, więc nie wiem. Ja w ogóle z historii nie jestem zbyt, z biologii wam więcej powiem niż z historii. A jak są tu osoby, które są gdzieś z okolic, to też dajcie znać. Może ktoś będzie wiedział, albo mój mąż może. Słucha i wie, co tam. A ja mogę sprawdzić i potem się podzielę na jakimś kolejnym live'ie. No, ale faktycznie osiołek, bardzo często się ludzie fotografują z osiołkiem. I już od jakiegoś czasu jest takim znakiem rozpoznawczym. No to fakt. Dobra, mamy na razie koronkę. I teraz spróbujemy sobie coś tutaj na razie ułożyć, a potem dopiero poprzyklejamy. Tak jak powiedziałam, do końca nie mam tutaj wizji, jak to powinno wyglądać, ale coś sobie ułożymy. Wzięłam też grafiki, ale powiem wam, że nie wiem, czy będę je brała. To są te najnowsze grafiki, bo widziałam, że tu właśnie niebieski się przewija. I też początkowo zastanawiałam się, żeby właśnie je użyć, ale wydaje mi się, że nie będą mi do końca pasować do tego, co ja tu chcę zrobić. Więc na razie sobie je położę, ale zobaczę, czy je użyję. Bo całkiem możliwe, że nie będą mi po prostu pasować. Będziemy sobie robić kwiatka. Ja na razie pokażę wam, jaki to będzie rozmiar kwiatka. Tylko czy to jest to? Poczekajcie, czy to nie jest to? Tak, to są te rozmiary. Taki zrobię jeden kwiat. Nie, to nie ta kolorystyka do projektu, tak żebyście wiedzieli, ale mniej więcej 3 kwiatki będą tworzone. Więc będzie coś takiego. Teraz jak tak patrzę, to takie małe są te kwiaty, no ale zobaczymy. Tu będzie, wiecie, jakieś tam piórka, gałązeczki, jakieś inne jeszcze rzeczy naturalne i kwiatuszki. Więc może sobie zrobimy kwiatki. Ja wtedy zobaczę, czy te 3 wystarczą, czy nie, bo może będzie trzeba ich więcej trochę zrobić. Zaraz zobaczę, czy wystarczą, czy nie. Dobra, szybka akcja z kwiatkami. Zrobimy sobie, poczekajcie, raz, dwa, trzy... To jest jeden duży. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dwa małe. Najpierw zrobimy sobie tak. Zobaczymy, czy nam wystarczą, czy nie. I teraz tak. Ja robię... to jest papier. Ja będę robiła teraz kwiatki z papieru. Trochę je zwilżymy, trochę użyjemy tuszu i potrzebujemy... Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jakiejś takiej podstaweczki, gąbeczki. To jest u mnie akurat pianka kreatywna. Zwykła pianka kreatywna, taka jak w Biedronce czy w sklepach jakiś dla dzieci się kupuje, taka gruba. Ja sobie ją po prostu na 4 warstwy zbiłam zszywaczem i na niej mi się najlepiej robi. Mam też jakąś taką piankę dedykowaną tworzeniu kwiatków, ale ona mi nie podeszła, bo mi się po prostu dłutka kulkowe ściskały na niej. Więc na tym mi się dużo lepiej tworzyło i to sobie używam. A jak mi się niszczy już bardzo, to sobie robię drugie. I potrzebujemy dłutka, jedno, drugie, trzecie, i jeszcze jakieś środeczki. I teraz tak, mam tutaj takie jakieś cekinki, zobaczę, czy one będą ok, albo możemy sobie też zrobić
i potuszować, bo zrobiłam sobie takie kuleczki. Zaraz wam pokażę, bo to jest fajny patent na to, żeby sobie zrobić środki do kwiatków. Tu akurat tak, jest jakiś taki wielki, ale on będzie za duży. Zobaczę. To będzie do dużego chyba. I czy mam jeszcze jakieś malutkie? To jest malutkie. Tu mam jeszcze jakieś chyba. Teraz się zastanawiam, czy mam takie, żeby małe dać. Zaraz wam powiem, jak to sobie zrobiłam. Tylko muszę jeszcze poszukać troszeczkę mniejszych, bo te kwiatuszki mają bardzo malutkie tutaj środeczki i będą potrzebne bardzo malutkie po prostu środki. Sorry, ale już zaczynam kaszleć. Tu są takie, a dobra, będę miała chyba. Tu są pokolorowane, potrzebuję jeszcze jeden tylko surowy. Ale jaja, dobra, będę miała to i to. Ok, i teraz tak, jeżeli chodzi o środki do kwiatków, to te takie okrągłe, które tutaj leżą, ja je robiłam foremkami zwykłymi takimi na półkule i potem taką fakturę, jaką tutaj nie widzicie, bo jest daleko, ale nie wiem na ile to będzie widać. Pewnie nie będzie widać, no, bo tu mam światełko. One mają taką kratkę, ja to po prostu zrobiłam gazą. Jak miałam odbitą półkulę, to lekko przygniatałam sobie gazą i ta kratka była robiona. Jak byłam kiedyś na warsztacie u Ewy Konstancji, to właśnie pokazywała nam, że można takie coś zrobić. I pokazała też nam fajne foremki. To jest foremka z Ali i tu są różne środeczki do kwiatków. Ja wiem, że do końca nie widać, ale na Instagramie potem puszczę to zdjęcie jutro, jak wyglądają w środku te środeczki. Są różne rodzaje i można sobie z masy soft samemu zrobić tyle, ile się chce. No i to jest jakaś alternatywa, tak? Dla jakichś tam cekinków albo dla pręcików. Ja akurat za pręcikami nie przepadam. Może po prostu za mało tworzyłam z pręcikami, ale no nie wiem, jakoś tak bardziej mi się środeczki po prostu podobają. Można je też farbować jakoś tuszami czy tam mgiełkami, w zasadzie wszystkim, tak samo jak tekturki. Gaza dobra na wszystko, no dokładnie. Dokładnie, da się. No, także tak, zostawimy sobie, ja sobie zostawię tak, tutaj dwa środeczki i tutaj takie dwa środeczki. Więc to będą do kwiatków. I teraz tak, ja sobie zrobię niebieskie kwiatki, więc wezmę sobie tuszem takim tutaj niebieskim. Distressem, poczekajcie, potrzebuję tylko gąbeczki, dobra. Zrobimy sobie tak, że od środka będą bardziej niebieskie, a na zewnątrz będą tylko troszkę niebieskie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden. Albo jeszcze może trochę przy brzegach. Żeby nie były całe, tylko takie trochę pocieniowane. To i tak jeszcze będzie zaginane, jeszcze będzie moczone, więc to jak to będzie finalnie wyglądało, to ja się w sumie też sama dowiem. Bo za każdym razem, ja nie robię też jakoś dużo kwiatków, tak naprawdę mam bardzo dużą przerwę w kwiatkach i tak pomału chciałam wrócić. I też jest taki patent, że jak się zdeklaruję, że zrobię, no to robię wtedy i ćwiczę. Dlatego się zdeklarowałam, że dzisiaj będą kwiatki robione i zrobimy sobie kwiatka, żeby też no, się jakoś mobilizować do ćwiczeń. U mnie to akurat chodzi o czas głównie, bo to nie to, że nie chcę, czy tam odkładam, bo coś, tylko po prostu no brakuje tego czasu, żeby sobie tak usiąść i po prostu porobić kwiatki. A chciałabym. Ja mam tę podmysz do wytłaczania radełkiem. O, też można. Ktoś tu jeszcze pisał wcześniej. Marzena, podkładka pod mysz, dokładnie. I Agata albo stara mata do ćwiczeń, też można. I zmywak do naczyń, pisze Gabrysia. Też można, zmywak do naczyń, natomiast zależy też od gąbeczki, jaka to jest gąbeczka, bo gąbeczki są grube, a są bardzo miękkie. I nie zawsze, ja na przykład na gąbeczkach mogę zrobić wytłoczenia takie, nie wytłoczenia, tylko jak macie na przykład kwiatka, i żeby zrobić ten środek taki, to na gąbeczce spoko. Ale już na przykład płatki wyginać, to na gąbeczce mi się wydaje, że ona jest za miękka. Ale może też inne gąbeczki są sztywniejsze niż te, co mam. Ja mam jakieś takie standardowe, najzwyklejsze. No to one są po prostu bardzo miękkie. I
No i nie wszystko się da. Ale ma znowu do myszki, pod mysz, ta mata dla mnie była za twarda. Ale to też może znowu, ja miałam akurat taką, a może też są różne. Trzeba sobie popróbować. Jak macie jakieś takie maty różnego rodzaju, to sobie zobaczcie po prostu, czy da się w waszym przypadku z nich skorzystać, czy nie. No ja się przyzwyczaiłam do tej pianki i dla mnie to jest naprawdę spoko. Sobie tak to aż wykorzystam całą opakę, no bo do niczego innego takiej pianki ja nie użyję, bo jest zbyt gruba, żeby cokolwiek z niej robić, więc dla mnie została tutaj dedykowana już kwiatkom po prostu. Dobra, jeszcze zostały troszeczkę tu. Co to za papier, bo chyba nie słyszałam. Nie, nie mówiłam, to jest papier, ja go kupiłam z Paper Concept i teraz ja kupiłam dwa rodzaje i oni co zrobili, w ogóle ja kupiłam trzy rodzaje papierów, kupiłam, jako zresztą zaraz wam pokażę, kupiłam, napiszę wam, sprawdzę, ale najpierw jeszcze będę musiała się dowiedzieć, czy dobrze myślę. Kupiłam trzy rodzaje papierów i oni mi przysłali to tak. Więc biały i biały, trudno żebym tu poznała, który jest który, ale ja wam sprawdzę i napiszę te, które zamawiałam, dobra? Jutro uzupełnię live. A może będę w stanie dojść, który to jest który. W każdym razie tworzyłam z jasnego, on jest taki lekko wytłoczony, 160 gram. To jest jakiś najzwyklejszy papier, to nie jest w ogóle jakiś hiper dedykowany. 160 gram ma gramatura i to jest taka gramatura, jaką polecała Emilia Sieradzan. Bo ja też te kwiatki, które teraz robię, no to staram się mniej więcej na tej samej zasadzie robić, co właśnie Emilia, jak był Art in Town. I na stronie Art in Town, w ogóle na Facebooku, jest jeszcze ten live zapisany. Także jak ktoś chce zerknąć, to możecie sobie zobaczyć. Tam Emilia mówiła o papierze akwarelowym chyba, 160. A ja po prostu szukając akwarelowego 160, przeszukując lokalne sklepy i internet, po prostu nie trafiłam i stwierdziłam, że kupię sobie inny 160 i popróbuję. Więc próbuję i naprawdę na razie jest spoko. Cześć Artur! Takie coś, co są wykładane na przykład winogrona w kartonach, takie alapiankowe coś, jakby złożył kilka razy. Może też, to trzeba popróbować po prostu. Trzeba popróbować. Jaki prawie koniec? Kasia, nie. Nie, nie. Ja pisałam, że na grupie. Niestety, planując wydarzenie, Facebook zmienił troszeczkę. I jak się planuje wydarzenie, to ja muszę zaznaczyć, czy to jest online, czy offline. Zaznaczam, że online i muszę zaznaczyć, że to jest Facebook Live. I Facebook po prostu z automatu daje znać, że transmisja się odbędzie na wydarzeniu. Ale ja pisałam wcześniej, na wszystkich plakatach dawałam znać i jeszcze przed wydarzeniem napisałam na wydarzeniu, że na grupie się widzimy. I wszędzie jest info, że na grupie. Także ja zawsze jak robię live'y, to na grupie. Możecie zapamiętać, dobra? Chyba, że są live takie standardowe moje zmagania. No to są na fanpage'u, ale ja nie robię w innych miejscach, dobra? Tak, żeby to po prostu łatwo było później znaleźć, to na jednej grupie. I teraz tak, psikniemy sobie, tylko przydałoby mi się, albo dobra, to zaraz sobie to wytrę. Psiknę sobie trochę wody, żeby ten papier zmiękczyć. I zobaczę tylko, czy mam jakąś chusteczkę. Mam, dobra. Będę miała. I teraz powyginamy sobie trochę, a potem jeszcze podłudkujemy i posklejamy. I to już będzie finał. Na razie my się rozpędzamy, także to jeszcze nie jest koniec, nie martwcie się. To nie jest akwarelowy. To nie jest akwarelowy, to jest papier jakiś taki zwykły, po prostu 160 gram w Paper Concept. Dokładnie nie pamiętam nazwy, ale sprawdzę to i napiszę. Ja robię 200 z akwarelowej Vaction. Ja właśnie tylko 300 widziałam. Kupiłam oczywiście, ale no to do kwiatków się nie nadaje. 300. Nie widziałam 200. Nie wiem, czy nie było, czy po prostu nie trafiłam. Czy nie znalazłam. Też jest taka opcja. Ja nie jestem Facebook, więc nie ogarnęłam. A, spoko. No, spoko, spoko, spoko. Zaczynamy dopiero. Na razie tylko jest przyklejone z dwóch stron jajeczko i warstwa z koronką. A teraz sobie robimy kwiatki i te kwiatki będziemy wykorzystywać. Jak masz jakieś kwiatki swoje, to możesz wykorzystać, a jak nie, to możesz robić bez kwiatków albo szybko jeszcze spróbować sobie wyciąć. Można też z dziurkacza, jak macie jakieś sobie kwiatki porobić, popróbować. Mata będzie niebieska. Zobaczymy.
Nie, na razie on, z niej mi się w miarę wszystko, prawie wszystko. Tu jest farba taka... Farba metaliczna została i nie da się zmyć. Ale też nie próbowałam jakimiś rozpuszczalnikami. To nie, w miarę mi się wydaje, że o. Spoko. Nawet nie pofarbowało. Dobra. Zaginamy. Tutorial właśnie na tego typu kwiatki to na stronie Art in Town. Emilia Sieradzan ma tam. Jak sobie wejdziecie w filmy, to, to tam jest. Moje będą oczywiście inne, no bo zupełnie z innego wykrojnika, z innego papieru, inny kolor. Ale właśnie na tej zasadzie, co tam Emilia pokazywała. I teraz robimy sobie brzuszki tym kwiatkom. Póki jest jeszcze papier trochę wilgotny, to po prostu kształt tym płatkom nadajemy. I przejedziemy sobie jeszcze tak, poczekajcie, tylko czymś cieńszym. Czymś cieńszym. Tak to jest, wyłożyłam sobie. Tu mam. Nie, to jest jednak cieńsze, dobra. Taki grzbiecik, o, żeby trochę jeszcze taki garbik zrobić. Chociaż on nie będzie taki duży, bo jest jednak dużą kuleczką, ale mimo wszystko troszeczkę sobie zagniemy. Tak. I tak. I każde płatki tak będziemy sobie robić. Dobra. Jeden. Nie ma tego dużo, więc w miarę powinniśmy sobie szybko tutaj poradzić. One nie powinny wyschnąć, więc jak ja zobaczę, ten już jest prawie że suchy. Zobaczę, czy jeszcze lekko nie będę zwilżać. Bo one powinny jeszcze być takie trochę wilgotne, żeby się dały tutaj ładnie formować. Co psikam trochę jeszcze. Minimalnie. Dobra. Raz, dwa. Emilia fajnie w ogóle opowiadała o kwiatkach, że robiła, aż zaczęły jej wychodzić, jeżeli chodzi o kwiaty. I mi się wydaje, że to jest fajna metoda na robienie kwiatów. Jak ktoś się czai, waha albo zastanawia, to po prostu robić, aż zaczną wychodzić. I ja mam teraz taki cel, żeby robić, aż zaczną wychodzić. Dobra, to już mi też wyschło bardzo szybko, więc jeszcze raz sobie psiknę. I powyginam. Na początku mogą boleć nadgarstki od tego właśnie naciskania. Ale to jest tak jak ze wszystkim, że trzeba sobie wyćwiczyć i potem już będzie coraz łatwiej. Mnie na przykład, jak ja zrobiłam te raz, dwa, trzy chyba kwiatki, te co tu leżą. Widzicie je. To mnie bolały strasznie nadgarstki. A jakoś nie uważam, żebym się narobiła przy tych kwiatkach. Chyba garbików tam nie zrobiłam. Dobra, tutaj jeszcze przejadę. Trzy. Cztery. Pięć. Środek. Dobra. I zostały malutkie. No malutkie też muszę już spsikać. Bałam się, żeby nie psiknąć za dużo i teraz się okazuje, że są za mało. Ja taką foremkę mam z blistra po tabletkach. Super, Beata. W ogóle nie wpadłabym na to, faktycznie. Do środków kwiatków, no. Genialne. Genialne. Zaraz pójdę po live zobaczyć, jakie mam blistry po tabletkach. Bo może też jakieś fajne się da. Dobra, tu muszę mieć jednak mniejsze dłutka. Jeszcze jednego mi tego brakuje. Dobra, garbik będę robiła tym malutkim, ale tu jednak muszę zrobić tym. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Nie nudzę, dajcie znać. Nie nudzicie się.
Ja zamiast dudka używam trzonków od pędzli do makijażu. Też można. Ja w ogóle jak kiedyś nie miałam dudek, to robiłam kołeczkami takimi drewnianymi. To jest po prostu co miałam w domu i stwierdziłam, że się da wykorzystać. To robiłam kołeczkami drewnianymi. Można też od długopisu, jak się długopis wypisze, to tą końcówką też. W zasadzie to, co mamy i to, co myślimy, że się nada, to po prostu trzeba popróbować, bo prawdopodobnie się nada. Ja te dłutka kupiłam na Ali i kiedyś, słuchajcie, ja dałam za nie dolara, więc to było bardzo tanio. Teraz wiem, że są po chyba 3 dolary albo 4, ale mimo wszystko to i tak nie jest drogo. Te, mówię o tych różowych, są 4 sztuki, ja gdzieś 1 sztukę zgubiłam, ale naprawdę one są super. Więc za 12 czy tam za 13 zł to wydaje mi się, że i tak spoko. Warto. Dobra. Drugi, malutki. Jest. I zostały nam raz, dwa, trzy, cztery jeszcze. No właśnie dziewczyny tu piszą, że ekstra pomysł z tym blisterem po tabletkach. No, powiem wam, że naprawdę to jest cudowne, że są tak różne pomysły i że można się nimi wymieniać. Muszę zapisać. Dobra. Odegnę sobie te malutkie kwiatuszki i jeszcze je szybciutko psiknę, żeby były trochę wilgotne, bo one już mi wyschły. Wcześniej psikałam innym psikaczem, ale mi Vito zabrał i się nim bawił i nie wiem, gdzie on jest. Więc sobie szybko nalałam po odżywce. Ale tym mi się lepiej psika. A mi się wydaje, że mniej po prostu psika niż tamto. Co to za masa? Masa so... Masa soft. Albo masa japońska, albo masa soft. Masa super soft. Tak można jej szukać. I to jest taka masa do robienia wycisków. Są masy różne, ale ja wam polecam tą soft, bo jest elastyczna, jest lekka. Szybko schnie. Nie łamie się. Jak się bardzo postaramy, no to porozrywamy, tak? Ale sama z siebie się nie kruszy. A masy Fimo mają to do siebie, że się kruszą. Znaczy ja mam gdzieś, żeby wam pokazać? Czy nie mam? Nie mam na wierzchu. Chowałam już. Taka w srebrnym opakowaniu ona jest. Niektórzy producenci, nie producenci, dystrybutorzy naklejają jakieś tam swoje nazwy, ale ona jest, się wydaje, że z założenia w takim srebrnym opakowaniu. Dobra, psik. Raz. I szybciutko robimy sobie jeszcze płateczki. Raz, dwa, trzy. Jakbym nie gadała, abym tylko robiła te kwiatki, to przypuszczam, że byłoby trochę szybciej. No ale mimo wszystko kwiatki są czasochłonne. Dlatego ja w swojej karierze sklepowej, jeżeli mogę tak to nazwać, raczej unikałam robienia kwiatów, chyba że naprawdę ktoś bardzo chciał, na przykład róże, no to robiłam, ale tworząc na zamówienie, bo to po prostu było czasochłonne i wolałam zrobić jakieś takie bez kwiatów. No ale teraz oczywiście mi się marzy, żeby robić dużo ładnych kwiatków, no ale to trzeba ćwiczyć, więc jeszcze trochę. To mieszczę się w kadrze, mieszczę się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Środek. Dwa, trzy, cztery, pięć i to. Dobra, zaraz mam nadzieję, że będzie ładniej już. Będą ładnie te kwiatki wyglądały, jakie połączymy. Nie wiem jeszcze, jakie środki dać im, czy jaśniejsze. Może jakieś po prostu... Może nie z tej masy, kurczę, nie wiem teraz już. Bo wyciągnęłam sobie z masy, ale mogę jeszcze zrobić z, po prostu z cekinków. Zaraz zobaczymy. Ja bym chyba dała jasne w środku. Zobaczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery,
5. Dobra, jako tako jest. Ok. Włączę sobie pistolet na klej i zaraz będziemy sobie je łączyć. Pistolecik jest tu. Jeszcze jedno mam tutaj miejsce. Powiem wam, że prowadząc live'y, to ja najwięcej to mam tu kabli. Kiedyś chyba zrobię jakieś zdjęcie z off-topa. W sensie jak to się mówi? Z backstage'a, a nie z off-topa. Z backstage'a. I pokażę, bo tu jest mnóstwo kabli. Dobra. Mamy kwiatuszki i teraz tak. Zobaczę, jakie mam cekinki inne już tutaj. Mam coś takiego, to będą niebieskie, ale one nie do końca. Wydaje mi się, że lepiej jak będą białe. Mam białe i to są chyba te same, tak. I mam jeszcze takie ciemniejsze, ale to są chyba za ciemne. Żółte w ogóle odpadają, ewentualnie białe też nie. Jeszcze mam po prostu kropki akrylowe białe, ale nie wiem, czy to będzie... Będą chyba za płaskie. Dobra, zrobimy sobie... Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Grzeje mi się pistolet, a zobaczę, co tam u was. Chyba pierwszy raz widzę, jak szefowa robi kwiatki. Niemożliwe, bo ja nie często robię na live'ach. Robienie kwiatów strasznie uzależnia. No, ja to bym naprawdę chciała mieć po prostu taką możliwość, że siadam i robię, ale najczęściej mam tyle pilnych rzeczy, które czekają, że wiecie, odkładam, ale do czasu. Idzie urlop, więc ja myślę, że w urlop sobie dam pofolgować, tak to się mówi, i z kwiatkami sobie troszeczkę spędzę czasu. Ja lubię robić kwiaty, ale z famiranu. Ja właśnie z famiranu też troszeczkę robiłam, ale mi się wydaje, że jednak chyba papier jest dla mnie fajniejszy. Może po prostu za mało robiłam tych z famiranu. Famiran też czeka. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam na urlopie mi się wymyśli. Kiedyś na twórczych pogaduchach robiłaś. Możliwe. Ja już widzicie, nie pamiętam. Całkiem możliwe. Możliwe. Dobra, kleimy sobie kwiaty. Zasada jest taka, żeby płatki dawać na przemian. To jest w zasadzie najważniejsze. Żeby one były na przemian. Tak, czyli tutaj wbijamy sobie po prostu po skosie. Jeden. I drugi. Trochę go jeszcze obrócę. O, dobra. Nawet nie wyjdzie aż taki zły chyba. Wyjdzie w taki bardzo 3D. I właśnie papier, kurczę, jest taki, że jak sobie tak go zrobię, to taki zostanie. W sensie taki sterczący. Nie? Sztywny. Ale to każdy, wiadomo, ma jakieś tam swoje preferencje. Może pokocham Famiran też kiedyś, ale na razie to... Z tego, co sobie tam troszeczkę podziałałam, no to bardziej wolę jednak papier. Z famiranu da się piękne robić, ale to na pewno są czasochłonne. Nie wiem, czy wam pokazywałam różę, którą wykonałam, ale to jest taka róża, taka duża. Nie do kartek, tylko taka po prostu wielka róża. Róża angielska u Ewy Konstancji, bo byłam dwa razy u Ewy na warsztatach kwiatkowych. Jeden warsztat to był taki właśnie do kartek kwiatki, a drugi warsztat to była róża. I on trwał 5 godzin. Więc 5 godzin tworzyłyśmy róże. Jak chcecie, to wam pokażę, bo ona jest zaraz przed drzwiami pracowni. Poczekajcie, bo muszę zrobić małą tutaj. Tak. Jest. Jeden i jeszcze jeden. Raz. I trzy. Pistolet wyłączę. Jeszcze zdążę przykleić środek, ale już nie musi się grzać. I tu. No dobra.
Co tu im dać do środka? A jakbym dała po prostu takie białe? Chociaż nie, to są za wielgaśne. No i odpada. To mogę tu dać. No. Ten będzie tu pasował. A do tych będą musiały być mniejsze. Słuchajcie, zrobię chyba po prostu teraz. Poszukam masy, bo nie mam chyba takich malutkich. Jeszcze sprawdzę. Ale wydaje mi się, że nie mam. A nie, poczekajcie. Jest jakiś tutaj maluszek. I tu, ale one nie są takie same. A fajnie, żeby były takie same. Czy jeszcze gdzieś mam? No, jeszcze jedno. Teraz będę przeszperam wszystko po prostu. Czy mam środeczki. Zobaczycie mój cały bałagan w szufladzie. Tu nie. Jeszcze mam tu. O, to na przykład zrobiliśmy na warsztacie z Ewą. Tu są jakieś malutkie. Powinnam znaleźć. Ja nie robiłam takich maluszków, bo tak naprawdę nie robiłam takich małych kwiatków, więc jeżeli mam, to po prostu przez przypadek takie malusieńkie. Jakbym teraz robiła, to po prostu będzie trzeba je jeszcze wysuszyć, żeby nie były miękkie, więc wolałabym znaleźć. Ale nie ma. Nie ma maluszka chyba. Czekajcie, tu jest. Jedno. Nie ma jak to ze sobą pogadać. Dlaczego pistolet do kleju ma niebieskie wykończenia? Nie wiem. W sumie turkus mógł być bardziej niebieski. To jest DP kraftowy standardzik. Także to akurat miły zbieg okoliczności, że tak jest. Wiecie co, to jest tak jak z lodówką, że się otwiera któryś raz z nadzieją, że tam się coś znajdzie. Więc ja tak jeszcze pogrzebię sobie trochę. Kurde no. Jest, wiecie, bardzo dużo miejsc, w których jeszcze mogę to mieć. Zobaczę tylko jeszcze jedno. A jak nie, to sobie zrobimy. Ale jest szansa, że tu będzie. Mam jeszcze tutaj. Mam jeszcze też wodę z pędzlami. Tu mam jeszcze środeczki do kwiatków. Nie, ale to są same takie. O, jest! Cudownie, mam. Jeden się ostał. Dobrze. To, żebym zdążyła jeszcze kleju użyć. Jedno. Malutkie, malutkie, białe po prostu tu wklejam. Dobra. Drugie. Malutkie, białe. Dobra. No nie odwracaj mi się tu. I tutaj wkleję. To miało być chyba to. Dobra. Pokażę wam do góry, chociaż wiem, że kamerka nie będzie jakoś super ostrzyć, ale po tym jak wykonam zdjęcia pracy, to myślę, że ładniej to będzie widać. Tylko jeszcze tutaj troszeczkę muszę to. Tu jest kawałek kleju, więc muszę się go pozbyć. Dobra. No, te malutkie to takie jako takie wyszły. No, ale dobra. Jeden, drugi i trzeci. Mniej więcej coś takiego. Widzicie. O, ja wiem, co zrobię. Teraz powinno być lepiej widać. Takie są kwiatuszki. Muszę trochę rozjaśnić. Jeszcze trochę. Dobra. Dobra, odstawiamy pistolet. Odstawiamy te rzeczy tutaj i wracamy do naszego jajeczka. Do naszego jajeczka. Te kwiatuszki będą jakoś sobie tak szły we trzy. Nie będzie to może jakoś super czaderskie, ale tu jak sobie poddajemy jakichś elementów, no to może będzie spoko. Tu mam tak, suszone kwiaty dekoracyjne. To jest DP Craft. Taka paka. I tu mam ładne niebieskie kwiatki. Akurat to też nie bez powodu. Bo po prostu są niebieskie kwiatki. Ja je sobie tu wyciągnę. To są jakieś takie suszki. Wydaje mi się, że one normalnie rosły. I są zasuszone.
To nawet kojarzę, bo moja babcia zbierała, nie pamiętam jak to się nazywa, ale można też sobie kupić nasionka i posiać i normalnie zrywać i suszyć. Ale nie pamiętam, mogę wam sprawdzić jak to się nazywa, albo może wiecie, to kojarzę, ale tych już nie kojarzę. Więc te sobie tutaj wezmę, coś z nich zrobimy. Tutaj są kolorowe, więc chyba nie. Gipsówka, zobaczymy czy gipsówka. Ona jest troszeczkę zbyt żółta chyba do naszego projektu. Tu są jeszcze takie elementy też suszone, naturalne. Zobaczymy, czy nam się je uda tutaj wstawić. Niebieskie! Niebieskie. Lubię niebieski. Nie wiem, czy to już wybrzmiało, czy nie, ale lubię. I ten projekt też trochę taki będzie. Więc... O, tu jest jeszcze biały taki suszony kwiatuszek. I tu są takie niebieskie elementy. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Gazę oczywiście, też sobie użyjemy za chwilę i nawet chyba od niej zaczniemy. No i jest też chrobotka sporo, więc chrobotka też będę wkomponowywać. Zaraz zobaczymy jak to wszystko nam tutaj pójdzie. Tu są jeszcze jakieś koronki, to mniej, a i na sam koniec chciałabym też jeszcze dodać trochę, trochę kuleczek, zobaczymy. No i oczywiście piórka jeszcze. Ja to tak sobie kładę bliżej, żebym pamiętała, że mam użyć. I sznurek. Dobra. I sznurek. Dobra, łyk kawki i działamy. Zatrwian, możliwe całkiem. Kurczę, nie pamiętam, ale sobie szybko zapiszę. Możliwe, nie pamiętam. Zatrwian, dobra, piszecie, że zatrwian, okej. Okay. No widzicie, wspólnymi siłami waszymi. Z tego pistoletu nie leje się klejek leży. On jest teraz wyłączony. Jakbym go zostawiła, no trochę się, mi się wydaje, leje. Chociaż ja tak sprzętów średnio szanuję. W sensie, nie, że nimi rzucam albo nie dbam, ale po prostu jak kleję, no to sobie leży i na przykład zdarzało mi się tam po godzinie go wyłączyć, bo mi się przypomniało. A taki pistolecik, który miał włącznik, on jest super w ogóle. Ten nie ma włącznika i trochę mi go brakuje, ale powiem wam, że ja często mam tak, że mam wszystko podłączane po prostu do prądu. No i sobie tym włącznikiem wyłączałam i go wrzuciłam do szuflady tak po prostu standardowo. Kiedyś siedzę w pracowni i coś śmierdzi. I słuchajcie, on mi się włączył, nie wiem, czymś go przygniotłam. Nie wiem, ile był włączony, ale tak był włączony, że po prostu na brązowo ciekło. No i się spalił. Dobrze, że to się tak skończyło, a nie inaczej. Więc ja troszeczkę się wystraszyłam i zraziłam, no ale fakt, że to ja go trzymam podpiętego. No ale chciałam mieć wygodnie, no i tak właśnie wyszło. Więc w sumie się cieszę, że ten nie ma włącznika. Ale czasami by się przydał, mimo wszystko. Dobra, próbujemy sobie coś tutaj ułożyć. Zacznę od gazy, trochę sobie ją posypię i trochę sobie ją tutaj gdzieś poukładam. Niebieski jest git. To mi się też podoba. Kiedyś mi się bardzo podobał zielony, no bo mam zielone oczy i tak sobie pomyślałam, że zielony to mój kolor. Zielone ciuchy, zielone wszystko, ale jakoś tak. Potem mi się podobał szary, nadal mi się podoba szary, ale jakoś tak z niebieskim tak sympatyzuję ostatnio. To się zmienia, więc możliwe całkiem, że mi się jeszcze zmieni nieraz. Ale tak, mnie drażni w pistoletach krótki kabel. Trochę tak, ja nie wiem, czy to jest krótki, słuchajcie. W sensie nie jest jakoś długi, ale ten jest taki mniej więcej, więc... Zależy jeszcze, gdzie kto ma włącznik. Ja akurat... Tak jestem tutaj stworzona, że mam listwę zaraz przy nogach, co sobie czasami kolanem wyłączy listwę i wtedy światło gaśnie. Nie wiem, czy byliście na takich live'ach, ale tak też czasem było. Więc ja sobie tutaj go podłączam, więc mi akurat jest, nie brakuje, ale jak masz krótki, to może po prostu jakiś przedłużać trzeba. Chociaż robienie krótkich kabli, nie wiem, czy ma sens w pistoletach, jak wiadomo, że... A mnie drażni, o, wiem, co mnie drażni, jak jest mały sprzęcik, a jest gruby kabel i sztywny kabel, że jak pociągniecie kabel, to po prostu sprzęt, wiecie, fikołki robi. To mnie na przykład drażni, bo... Można by dopasować jednak grubość kabla do sprzętu. Sorki. Dobra, na razie sobie ułożę. Na razie nic nie przyklejam. Moja babcia też suszyła kwiaty, a potem wszyscy palmy mieliśmy na Wielkanoc. No, my też robiliśmy. Moja babcia w ogóle zajmowała się tym zawodowo. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo pracowała na czarno chyba. Nie wiem w sumie, kiedyś jak się rozliczano. Całe życie pamiętam. Nawet ja z nią chodziłam na trawki. I się ktoś ostatnio śmiał, że ja z babcią na trawkę chodziłam.
ale na trawki takie po prostu trawy, suszone kwiaty zbierać. No to mam fajne wspomnienia z dzieciństwa, bo też lubiłam bardzo kwiaty. No i kiedyś też myślałam w ogóle, że będę tak jak babcia, wiecie. Suszyć, farbować, układać jakieś tam bukiety. Babcia robiła bukieciki, palemki, jakieś koszyczki takie wyplatane z jakimiś tam właśnie kompozycje kwiatowe. No. Palmy też robiliśmy. Zresztą ja robiłam też długo. Jeszcze jak już babci nie było, to potem też pamiętam, że kilka lat robiłam palmy na Wielkanoc. Tak jak babcia, tylko że nie farbowałam, bo nie miałam tych barwników, ale... Ale jakoś tak mam wrażenie, że trochę mnie zaraziła tą miłością do suszków. Dobra, poszalałam trochę tutaj z siepaniem i trochę chyba za bardzo. Zmienimy coś. Tutaj dam na dół, a to dam do góry. Bo u góry może być taki, albo inaczej w ogóle zrobię. Wezmę troszkę mniej. I zrobimy sobie... Zrobimy sobie jakieś takie tutaj. O, dobra. Tak ja tu widzę. Zobaczymy, jak to będzie. Ja kocham różowy i niebieski, a w mojej szafie króluje czarny, szary. Beż. No, różnie, różnie. Ja różowego, powiem wam, że a propos różowego, kiedyś miałam taką fazę na różowy. Jak byłam na studiach. Jakieś różowe papcie, różowe, wiecie, różne rzeczy, dodatki. Ale to tak chwilowo. Nie mam nic do różowego, zresztą mam różowe kapcie nadal, ale to, ale nie, ciuchy to czarne. Artur też, ubieram się na czarno, czarno-żółto. Okay. Ja pamiętam, jak śmiałam się z męża, że muszę się zastanowić, co przepraszam, ze sznurkiem zrobić. Mój mąż się ubierał na czarno i zawsze mówiłam, żeby przestał się ubierać na czarno, a ostatecznie wyszło tak, że się teraz oboje ubieramy na czarno. Muszę mieć chyba przerwę w mówieniu. Za długo jestem przeziębiona, słuchajcie, za długo. Zrobię sobie pętelki na tej zasadzie naszej. Przepraszam was, ale nie mam do końca na to wpływu. Po dwie. Dwie na jednym palcu, dwie na drugim, dwie na trzecim, dwie na czwartym. I to, co mi zostało, to sobie jeszcze też jakoś tak zawinę. I zrobimy sobie pętelkę. I takie pętelki ze dwie bym zrobiła. Ja je nieraz już pokazywałam, więc możecie je znać. Tak zwane zapchaj dziurki. Muszę chyba iść do lekarza, słuchajcie, bo to już mi się chyba drugi tydzień trzyma. Taki stan przeziębieniowy. I już bym nie chciała być chora. Jedna pętelka już jest, gdzieś sobie ją tutaj damy. I drugą zrobimy sobie mniejszą, niżej. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ściągamy z palca. Hop. I zawiązujemy. Kawa o tej porze? No, ja mogę kawę o każdej porze. Ja mogę wypić kawę i pójść spać. To już jest tak jakoś, nie wiem. Ale nie piłam dzisiaj dużo kaw w ciągu dnia. No. Miałam taki kryzys około chyba 16 czy 17, że musiałam się położyć. Nie szłam spać, ale taka już byłam wyczerpana. Bo dosyć intensywnie było przez ostatnie dni. Jeszcze dzisiaj była paka wdrażana do sklepu. Był live odnośnie paki nowości. I już jak to weszło, jak już to puściłam i już przeprowadziłam live'a, to miałam taki, wiecie, spadek energii. Ale potem trzeba było tę energię jeszcze wykrzesać na wieczór. Więc... no więc kawa. Dobra. Raz, dwa, trzy. Mniej więcej tutaj sobie kwiatki tak dam. I co tu jeszcze damy? Damy sobie piórka. Na pewno. Mam gdzieś szare piórka, słuchajcie. Na pewno. Tu mam białe. Może zostawię białe, żeby nie było aż tak za ciemno. Boję się trochę dać tu ciemno. Chociaż biały na białym i na białym. Wstanę po te ciemne piórka, po te szare piórka. Obstawiam, że są u góry. Teraz zobaczę. Może test. Ej, no nie.
nie mów, chyba nie. Na razie wszystko czuję i czuję. Może, no nie wiem, słuchajcie, trochę się boję. Dobra, dajcie mi sekundkę, idę po piórka. Właśnie paka lecę do sklepu, zapraszam, dobra. Sorry za widoki, ale chciałam wstać, dobra. Są. Hop. Mam takie oto piórka, piękne. One są jakoś farbowane, nie mam pojęcia czym. Ale myślę, że szare ładniej będą wyglądać niż białe, bo białe zginą na białej gazie i na białej koronce. Sobie ich trochę wysypię. I zobaczymy. I teraz tak, jeżeli chodzi o piórka, to one są najczęściej takie wygięte. Nie wiem, czy znacie ten patent, czy samemu się doszło do tego już jakoś, co do prób i błędów, ale ja zawsze sobie to piórko łamię po prostu. Tak, paznokciem. I wtedy ono się prostuje i łatwiej jest go użyć. Można sobie powtykać. Więc 2 ze 3 piórka weźmiemy. Ewelina mnie już drugi tydzień trzyma przeziębienie. No właśnie ja też tak mam i dziewczyny tu mówią, żeby sobie testy zrobić. Ej, może ty, może faktycznie. Ale to tak, nie wiem. Ja sobie to tłumaczę, wiecie, dużo treningów, dużo stresów, dużo kawy, mało snu, że po prostu jestem osłabiona. Ale robiłam ostatnio badania, tylko zrobiłam badania takie po prostu, więc raczej by wyszło, jakbym miała jakąś infekcję chyba. Mam tam mało czegoś, ale to pani, która mi... Zresztą niedawno robiłam, kiedy w piątek miałam wyniki. I tam jakieś... Jeszcze mam dalsze mieć badania, no ale to raczej chyba mi się wydaje, żeby wykryło coś, czy nie. Jakieś takie przeziębienie, w sensie jakąś chorobę. Skąd te szare piórka? Ja je kupiłam lokalnie w pasmanterii wszystko mającej. O ile dobrze pamiętam, ale chyba tak. No, co jeszcze zobaczę. Piórka w pudełku 44 gramy szary. Alfa Dan, nie. To musiałam je kupić w sklepie. Albo lokalnie w Bydgoszczy, jak byłam, bo też kiedyś byłam. Albo zamówiłam i teraz Alfa Dan, jak sobie wpiszecie Alfa Dan na Allegro, to na pewno byli, nie wiem czy jeszcze są, ale to jest normalny sklep, który jest w Bydgoszczy, taka hurtownia i tam też tam w ogóle byłam na warsztatach z Ewą Konstancją w Alfa Dan w Bydgoszczy. A byłam pewna, że to kupiłam w pasmanterii, patrzcie. Jednak pamięć już zawodzi. Także można je kupić na necie. Spadek energii miałaś na live z paką? Nie, po, jak już te emocje zeszły trochę, no bo wiecie, tu się każdy pyta, codziennie pytanie miałam, kiedy paka, ktoś tam już dzisiaj szukał paki, a jeszcze jej nie było i wiecie, dla mnie to jest bardzo stresujące i chciałam tak jak najszybciej, no ale z dziećmi to się tak po prostu nie dało jak najszybciej i tak troszeczkę czasu zleciało, ale już jest, więc spoko, teraz będziemy się spinać, żeby zapakować szybko. Druga pętelka niebieska. Poczekaj. W sensie tu nie mam niebieskiego sznureczka, ale mi się wydaje, że jakbym dawała to już po dwie chyba, nie wiem, jakoś tak... może inaczej trochę to... inny gust mam troszkę, ale bym raczej dawała chyba albo dwie niebieskie, albo dwie białe. Jakoś tak. Dobra, tych piórek sobie trochę naskubałam. Najpierw spróbuję sobie tu położyć. Najpierw sobie, słuchajcie, ułożymy, a potem to poprzyklejam, dobra? Bo jeszcze nie wiem, czy... czy przyklejać, no bo nie wiem, czy nie będę czegoś zmieniała, albo coś przesuwać wyżej, niżej. Więc kilka piórek dosłownie sobie tu włożę. Jakieś takie malutkie jeszcze. I na dół. Na dół to już takie malutkie. Jedno. Czy drugie. Jeszcze jedno małe. Kurczaki, no. Nad kaszlem to ja już nie mogę zapanować, naprawdę. Troszkę już mi jest z tym źle. No bo na początku, wiecie, przeziębienie tam potrzyma i puści. To nic sobie z tego nie robiłam, ale już tak po czasie, no to tak średnio. Dobra, na razie tak to wygląda. Tu może trochę w prawo pójdą te piórka, a nie w lewo. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze, wycięłam sobie z wykrojniczka jakieś takie rzeczy. To jest wykrojnik z Akszana, ten. Ten jest wykrojnik z DP Craft. Ja dokładnie nie powiem wam nazw, ale mogę to sprawdzić szybciutko. W sensie szybciutko. Sprawdzę wam i wam podepnę po prostu w opisie filmu.
Mam jeszcze jakieś takie zieloniutkie. Ja bym też to jakoś wkomponowała, ale to już prędzej chyba jak będę przyklejać, tak mi się wydaje. To wygląda jakby miało zwisać, ale bardziej mi chyba jednak tu pod górę pasuje, żeby to dać. Jakieś takie o. Nie wiem, na ile to będzie widać, może trochę w lewo. Nie, to już za dużo będzie. Ja tu dam jeszcze może jedno takie zieloniutkie. I jedno dam mniejsze trochę na dół. Dobra, teraz tego nie widać, ale ja tak to przesunę, żeby było widać. Nie dałam jeszcze żadnej tekturki i w sumie nie wiem, czy coś będę kombinować. Potuszowałabym trochę te tekturki, może na niebiesko, bo tak naprawdę tutaj jest niebieskie tło, niebieskie kwiatki i już tyle, więc może jakieś dwie, trzy rzeczy niebieskie też by się dało tutaj dać. Więc zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. To mi jakoś tak się widzi tutaj, zobaczymy. To albo... Nie mam tutaj tego, poczekajcie. Nie mam. No nie mówcie mi. Na stole nie ma? Nie ma. Nie ma, a miałam takie jedne fajne. Dobra, nie ma to nie ma. To może jeszcze te pomaluję. Potuszujemy sobie na ten sam kolor, co kwiatuszki. Żeby tutaj nam współgrało. Tu mam tusz. Wezmę sobie tylko jakąś kartkę. Żeby podłożyć. Jak będą za ciemne, to trochę rozjaśnimy czymś białym, ale zobaczymy. Dobra. Ja miałam teleporady i mnie nie skierowała na test. Powiem wam, że z tymi lekarzami to jest naprawdę bardzo różnie i mój teść tak miał, że miał gorączkę. Bolała go głowa i miał teleporadę. Grupa ryzyka po prostu na wskroś, jak tylko się da. I też nie został skierowany na test, po czym sobie kupił testy, zrobił i się okazało, że ma. Więc z tymi lekarzami to niestety jest to różnie. A jeże nie są alergizujące? Nie, nie, nie. My mamy jeże od grudnia, więc ja myślę, że też to by jakoś wcześniej może wyszło. Ale na pewno to, co mnie drażni, to suche powietrze. Więc to możliwe, że to na przykład, że teraz mi drapie w gardę, to po prostu... Suche powietrze. Ja sobie ten nawilżacz załączyłam, teraz go wyłączyłam, bo on jest jednak głośny. I nie chcę tutaj buczenia w tle, ale troszeczkę może też to ma wpływ. No ale podziębiona jestem, jakby nie da się to ukryć. Może faktycznie muszę sobie zrobić. Tymianek. Spróbuj wypić. Nie, powiem wam, że ja jestem bardzo odważną osobą, ale jak ja mam pić jakieś specyfiki, to jestem pierwsza do wymiotowania. Jak ja już widzę, że mam zaparzyć sobie coś i wypić. Ja mogę się poszerować różnymi rzeczami, naprawdę, ale takimi, co da się, co są smaczne. Mogę pić multivitaminy, mogę pić ferweksy. O, ferweks sobie może dzisiaj zrobię na wieczór, zamiast tego wina. Jednak chyba ferweks. Herbata, miód, cytryna, jakiś taki, nie wiem. Nie wiem, dlaczego ja tym robię, słuchajcie. Ja mam przecież dedykowane narzędzie. A się męczę. Teraz właśnie sobie zdałam sprawę, że się niepotrzebnie męczę. Czekajcie, tu. Będzie szybciej. Dobra. A jak twoje chłopaki? Na razie spoko. Wito ma małego gila. Ale i tak żłobek jest nieczynny na razie, więc coś mi... nie wiem co to było. Iwo zdrowy, Damian zdrowy, chociaż też trochę pokaszluje. Tymianek, bardzo smaczny. Dobra, jeżeli piszesz, że smaczny, to spróbuję. A jak nie będzie? Nie no, żartuję. Mam tymianek, mam. No normalnie taką przyprawę, tak? Jak się dam do zup czy gdzieś. Daję do sosów. Jak taki, to mam. Daję koniecznie tekturki te z kuleczkami. Te. Właśnie ja miałam inne. Te takie ojenne. Nie, no muszę się po nie przejść. Ja mam tu pakę, więc mogę z paki wyjąć. Gdzieś ją mam.
Na boku se otworzę i będę szukać. Czekajcie, zaraz wam powiem, co chciałam. O, takie coś. To, to. I to już prędzej. Chociaż to jest taka jakby dzika róża, ale mi się bardziej to podobało. Chociaż te są też takie. Tylko muszę pamiętać, co wyciągam stąd. Bo to jest wzornik, więc wyciągnę tylko to i będę wiedziała, że potem mam to dołożyć. Dobra. Jeszcze sobie to potuszuję i zobaczymy. Ja myślę, czy tego troszeczkę nie rozjaśnić jeszcze białą farbką zaraz. Chyba rozjaśnię, bo trochę ciemny jednak jest ten niebieski. Tak i... Dobra, no to też już pójdzie. Też już pójdą kuleczki. Ale też troszeczkę na biało jeszcze zrobię. Tak. Czy jestem w kadrze? Jestem, dobra. To jak mięta smakuje? Aha, to spoko. Miętę znoszę. Ja chciałam ci podziękować, wyszłam ze strefy komfortu, pierwszy live za mną, super, super, bardzo jestem dumna, ale czat, no jest ekstra, widzicie, to nie boli, co się najgorszego może stać? Jak się czasami zastanawiacie albo stresujecie przed czymś, to powiem wam, że ja też tak mam, że się stresuję czasami przed czymś i jak wiem, że chcę coś zrobić, ale się bardzo stresuję, to to robię, po czym zamykam kompa i idę sobie gdzieś tam na godzinę czy na dwie i nie sprawdzam nic. Po czym zerknę, jak mi trochę przejdzie stres? Czy coś wybuchło? Najczęściej nie wybucha. Więc ja sobie tak radzę czasami. Ja mocno spóźniona, ale właśnie siadłam do tworzenia i fajnie byłoby kogoś w tym czasie posłuchać. Super, super, Czesia wita. Zapraszamy. Na razie to mniej więcej jajeczko wygląda tak. Jeszcze nic nie jest przyklejone, w sensie tutaj... A właśnie, ta kompozycja. Ale przyklejenie to będzie kwestia, mam nadzieję, że w miarę szybka. Zobaczymy. Na razie jeszcze sobie przygotowuję tutaj jakieś takie dodatki. Potrzebuję mieć podstaweczkę. Podstaweczka oczywiście była przygotowana. Dobra, nie ma w zasięgu wzroku, więc będzie tak. Spróbuję sobie troszeczkę rozjaśnić. Tak, o. Nie wiem, czy to będzie tak wyglądało, jak ja sobie to wyobrażam. Chyba nie. Nie, jednak to nie będzie wyglądało tak, jak sobie wyobrażam. Ale mimo wszystko wolę, żeby to było jaśniejsze, więc może zrobię nawet tak. Bo to będzie przytłoczone troszkę. Widzicie? Coś takiego. No, takie lekkie pocieniowane. Kwiatki też są w sumie cieniowane, więc myślę, że to powinno być spoko. Dobra, wezmę sobie tylko coś, żeby tutaj odgraniczyć. Jak nie trzeba, to jest pełno kartek, a jak trzeba, to nie ma. Dobra, jest. Jedno. Drugie. Na kaszel. Aha, na tymianek, na kaszel. To jak na kaszel, to biorę na pewno, bo mi kaszel już przeszkadza. Dobra, czyli tymianek. Okej, przekonałyście mnie. Działanie odkażające przy okazji łagodzi kaszel. Dobra. Nie wpadłabym, żeby parzyć sobie przyprawę, naprawdę. Dobra, pocieniowane. I jeszcze to. I jeszcze lewo. Lewo teraz będzie. To w miarę szybko wysycha, więc mi się wydaje, że nie będę tego suszyć. To już wszystkie tutaj potuszuję. Te drugie też. A zobaczymy, czy wszystkie użyję, czy po prostu tylko część. Dobra, to. I to. Dobra. Od razu do kosza. Bo już i tak nie mam gdzie tego położyć. Dobra. Zrobimy tak. To na razie sobie położę tu. Ja bym chyba troszkę już tu przykleiła na tej kompozycji, bo część rzeczy się nie zmieni na pewno.
Nie zmienią się pętelki, kwiatki, raczej piórka też będą do góry. Więc tak, włączę sobie pistolet. Ja jestem przyzwyczajona raczej do klejenia magiciem, ale powiem wam, że jak ma coś być przyklejone i ma stać jeszcze dzisiaj to, to muszę użyć pistoletu, bo na magica to by musiało całą noc być na leżąco i dopiero jutro bym sprawdziła, czy to stoi. Więc kleimy sobie na klej z pistoletu, a ja sobie tutaj muszę te rzeczy powykładać, żeby pamiętać, co tu miało być położone. To i to, dobra. Tutaj będzie gaza. 2 minutki dosłownie damy pistoletowi i zaraz będziemy kleić. Zimowe trochę, no trochę pewnie tak. W takich klimatach biało-szaro-niebieskich. Powiem wam, że kiedyś sobie myślałam, że pewne rzeczy wypada, nie wypada. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zrobiłam kartkę na Boże Narodzenie i ona była w różu. I pamiętam, że to był taki akt odwagi zrobić kartkę na Boże Narodzenie w różu. A tak naprawdę to się robi tak, jak nam pasuje. Jeżeli komuś się podoba, no to kurczę, dlaczego nie? To jeszcze ma stać jako dekoracja, więc ma się troszeczkę wpisywać w mieszkanie. No więc starałam się zrobić tak, żeby po prostu mi to odpowiadało. Mi pomogło w listopadzie, miałam taki kaszel chyba miesiąc i nie podając się lekarz po czasie stwierdził, że to był COVID. O! Ale mnie straszycie. W sensie dobrze, że mi piszecie to, bo pewnie sama bym nie wpadła. Dobra. A jak już kaszlę, to potem jest spoko. Leci. Leci. Dobra, kleję sobie tu. Hop. To sobie jeszcze zdejmę. Gazę. Troszkę tu. Uważaj, żeby się nie oparzyć. A! Dobra. To mniej więcej tu. I jeszcze tutaj gaz. Dziwnie mi się klei gaza na klej na gorąco. No ale to ma stać, więc nie da się inaczej. Dobra. Kilka piórek. Jedno tu. Jedno. Pójdzie sobie troszeczkę niżej. Widać, jak kleję, widać chyba. Dobra. I te dwa damy jeszcze tu, te na dole, co miały być. Jedno, drugie. Dobra. Pętelki. Zanim przykleję pętelki, to jeszcze zobaczę, gdzie tu dać kwiatki, bo to już zostanie, tak? Czy to na pewno tak będzie pasowało? 1, 2, 3. Dobra, myślę, że tak. Chociaż tutaj jest bardziej, o. Może bardziej jednak pod tym kątem, dobra. Pod pętelkę trochę kleju. Tu też pod pętelkę trochę kleju. I kwiatek do środka. 1, 2. Dobra. Tak troszkę dam. Tego kleju, żeby ewentualnie jeszcze tutaj coś móc podtykać. Potem jeszcze podklejam, jak będzie... Będzie odchodziło, a trochę widzę, że jeszcze odchodzi, także będę wtykać, ale tutaj sobie muszę dołożyć kleju. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy jakieś takie wykrojnikowe elementy. To sobie też wetkniemy jakoś tutaj. Trochę do góry. Zieloniutkie. Zieloniutka gałązeczka. Dam chyba ją trochę pod spód, żeby nie przeważała. Gdzieś tu.
Troszkę będzie sobie wystawała, ale nie tak dużo. Dobra. I druga gałązeczka jest tutaj jeszcze jakaś taka malutka. Będzie sobie gdzieś szła tutaj na dole. Dobra. Wiecie co, ja nawet nie wiem, która jest godzina. 22:30, ale nieźle. Zupełnie. Jakby mi ktoś powiedział, że jest 22, to bym uwierzyła i 23, to bym też uwierzyła. Dobra, na razie wygląda to tak. Okej. Dobra, powtykamy sobie trochę tekturek. I teraz tak, to... Ja mam wrażenie, że to mi troszeczkę za bardzo tu wystaje, to piórko. Na razie zostawiam. Ale trochę mi za bardzo wystaje, pomyślę jeszcze co zrobić. Dobra. To sobie troszeczkę ułamię. I gdzieś tutaj damy. O. A, wypadł mi klej. O, minus tego pistoletu. Znaczy nie wiem, czy tylko tego, czy też innych. Na przykład chlapie. W sensie nie, ja sobie sama teraz nachlapałam. Ale jak klej się włoży i nie do końca nie zaciągnie go jeszcze, to po prostu wypada sobie, a już bez kleju nie leci. Więc muszę go tutaj pilnować, żeby mi nie wypadł. Zaraz coś tu wymyślę. Coś tam włożymy. Tekturka będzie tu. O, dobra. I druga, jak ta jest w tą stronę, to ta bym była w tą stronę. W prawo. Tutaj są. Ułamuję sobie, bo i tak nie wetknę tak daleko. Więc dodam, albo nawet mniej jeszcze, kawałeczek sobie jej tutaj dam. Gdzieś tu. Dobra. Tu mi ewidentnie czegoś brakuje. Możemy sobie zrobić właśnie o jakieś takie ze suszonych kwiatków. Coś dołożymy. Jeszcze może to. Jedno. Myślę, że tutaj wystarczy. I zaraz suszone kwiaty będą. Dobra. Muszę patrzeć, jak to wygląda na monitorku. Tutaj kwiatek będzie. Jestem w stanie tym. Tak. I może... Nie. Wiecie co? Tu już mi jakoś tak nie pasuje. Ale to... Nie, to też nie. Za żółte. To już mi nie pasuje. Ewentualnie takie jeszcze można. O, to na przykład tu jedno. Ktoś nie ogląda, tylko słucha, to musi śmiesznie brzmieć. No to tu, a to tu, a to tu. Dobra. Suszony kwiatuszek. I jeden dam tu. Chyba się skuszę na mega pakę, bo bardzo podobają się te tekturki. Bardzo się cieszę i zapraszam. Słuchajcie, paka jest zawsze zanim tekturki będą w ofercie. Bo dzisiaj też miałam pytanie, czy jest do kupienia paka numer 1. Ich już nie będzie, bo ja zanim... Zanim tworzę etykiety produktom i zanim je wprowadzam do oferty, to po prostu mam już zaprojektowane te wzory i mogę je zapakować zbiorczo. I z tego właśnie wynika, z tego jakby wyszedł pomysł paki. Potem będzie mi trudno takie coś zorganizować, bo wtedy przeorganizujemy sobie całe mieszkanie po to, żeby hurtowo pakować paki. I nie da się tego po prostu zrobić później, żebym komuś pakowała. W sensie to jest bardzo duży problem, później zapakować pakę. Więc paka jest najpierw. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Ale z drugiej strony, jeżeli macie dużo tekturek w domu i wiecie, że nie do końca potrzebujecie, ale może się przyda, no to pomyślcie, czy warto, bo może nie. To nie jest tak, że ja tam namawiam, kupujcie, kupujcie, bo wiem, że potem jest problem też z tym, żeby wykorzystywać te rzeczy, które się kupiło, więc przemyślcie. Ale zapraszam, jakby co, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Tamko kartkę, czekaj. czekaj. Kto tutaj smutną buźkę mi wysłał?
Do kiedy można zamawiać? Do piątku, do końca dnia, do północy. Ja miałam iść na urlop w piątek, ale pójdę jak wyślę wszystkie paki, bo paka też miała wejść wcześniej do sklepu, ale praca z dziećmi nas troszeczkę zaskoczyła i mnie w sumie, więc się po prostu dzisiaj wyrobiłam dopiero z tą paką i no po prostu pójdę na urlop, jak te wszystkie paki wam wyślę, wszystkie zamówienia. Tu w międzyczasie dodaję jeszcze tych takich niebieściutkich kwiatuszków suszonych. Są bardzo ładne, w sensie takie są bardzo delikatne i mi się podobają. Muszę podłączyć już pistolecik, bo trochę mi wysycha. Ja muszę się schylić. Mam wrażenie, że ta listwa jest tak blisko, a jednocześnie nie jest wcale tak blisko. Trzeba się schylać. Dobra, na razie to tak wygląda. Jeszcze troszeczkę tutaj podziubamy, a potem to przykleimy na stojąco i pomalujemy sobie spód, dodamy chrobotka i już. Do piątku na 26,59, tak dobra. A paka samych grafik, wiesz co? Nie ma paki samych grafik w sumie. Muszę przemyśleć, czy same paka samych grafik. A ja zamówiłam. Dobra. To słuchajcie, ja teraz nie wiem w sumie, jak stan zamówień wygląda, bo nie sprawdzałam jakiś czas temu. Ale po prostu te, które dzisiaj spłynęły, to no jak najszybciej, po kolei, tak? Lecę zamówieniami i zgodne z kolejnością wpływania będą leciały. Jutro pójdzie spora część pewnie. No zobaczymy, trudno mi też przewidzieć, ile wpłynie zamówień, więc też trudno mi powiedzieć, do kiedy na pewno wyślę. No ale po prostu po kolei będę leciała, więc zobaczymy. Tam będzie, ale będę się starała jak najszybciej, bo tam są też tekturki wielkanocne, więc wiem, że chcecie jak najszybciej je pewnie wykorzystać. Dobra, tu trochę podkleiłam, bo mi odchodził klej. Nie odchodził klej, tylko odchodził wzór, więc dodałam kleju. Tu jeszcze trochę wpuszczę, bo dałam malutko pod tego kwiatka. Wszystko się musi trzymać, bo to będzie stało, tak? Tu nie może być tak, że coś odpadnie nam. Co tu jeszcze by dodać? Tu dałam jedno, to więc może jeszcze tutaj troszeczkę dam. Nie, za długie to będzie. A jak samo to? Może samo to dam. Bo tutaj taka pustka jest, malutka. Okej. Te jeszcze mi się podobają, naprawdę. One widzę, że są farbowane, bo tutaj to chyba było białe wcześniej. Więc to jest farbowane na niebiesko. Nie wiem, co to jest. Tu jeszcze w jednym miejscu sobie dodam. O. Dobra. Co tu jeszcze mam? Co tu jeszcze mam? To już nie. Piórek trochę było. Został nam chrobotek. Kuleczki. Zobaczę, czy kulki w sumie będę dawała, ale chyba dam ich trochę. Piórka na razie już nie. Chyba, że... Czekajcie. Sprawdzę coś tylko. Jakbym tu. Nie, już chyba nie. Ewentualnie tu mogę wcisnąć jeszcze. Pod spód. Bo tu jest też tak trochę łyso. Jeszcze szybko piórko tu. No, wszystko się czepia tutaj. To pióreczko sobie wcisnę tu. O. Dobra. Dobra, na razie jest ok. I teraz tak, kuleczki. Czego nie użyłam? Nie użyłam gniazdek, nie użyłam rafii na razie, już bym chyba nie dodawała jej. Jajeczek takich, nie wiem czy tutaj, chyba już nie, chociaż, poczekajcie. Nie, myślę, że chyba nie. Przez myśl mi przeszło jeszcze, żeby sobie dodać tutaj Z2 albo Z3, ale jak dodawać, to by musiały być już Z3 chociaż. Nie wiem, poczekajcie. Najpierw je położę i muszę spojrzeć z boku. Dwa mi nie pasują, ale trzy. O, to by musiało być tu przyklejone. Chyba nie. Co? Nie wiem. Już jest taki etap i taka godzina, że już nie wiem.
Ja już też zamówiłam. Dobra. Kasia, kończę na dziś. Ale to już jutro. Dobra, trzyma się, dobrej nocy. Ja myślę, że jeszcze tak z 5 minut, 10. Nie no, przesadziłam. Może z 10-15. I będziemy też kończyć, bo tu już tak naprawdę dokończamy i zaraz to będziemy przyklejać na podstaweczkę. Dodam, słuchajcie, jajeczka. Dodam. Ja mam problem, żeby używać jajeczek stropionowych, więc może po prostu to jest ten moment, że trzeba potestować. Dodam sobie jedno. Już nie będę przepraszać, że kaszlę, dobra, ale przepraszam globalnie. Postaram się ograniczyć, ale nie do końca mogę. Muszę się wyleczyć czym prędzej. Dwa jajeczka i jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Ojej. Dobra, jak będzie przekombinowane, to będzie. To będzie wyciągnięty z tego wniosek, że jest przekombinowane. Nie, to było przekombinowane na pewno. Trzecie było przekombinowane. Tutaj trzymaj się. Dwa jajeczka, trochę je wyjmę wyżej. Jedno i drugie. Dobra, będą dwa. I jakąś małą rzecz tu muszę przykleić. Na przykład to. O, i już. I już będzie spoko. Nie, dziwnie te dwa jajka wyglądają. Rozetnij na dwie połówki. W sensie jajeczko? Można. Ale mi nie przeszkadza to, że one są 3D, tylko tak za bardzo są tu schowane. Oto trzecie. Teraz to się przykleiło. Czekajcie, zrobimy tak. Nie, tu na pewno nie. Nie, chciałabym użyć 3, bo 2 mi dziwnie wyglądają, ale powiem wam, że trzeciego nie mam za bardzo gdzie dać. Dobra, nie będę już tu kombinować, to troszeczkę wyciągnę do góry, bo było za bardzo schowane. Po prostu dam wyżej. Na razie są 2. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej, ale na razie są 2. Dobra. Zrobię jeszcze tak, wysypię sobie kuleczek troszkę. Boże, już jest chyba za późno. Bo wszystko mi leci. Tu mam tak piaseczek i kuleczki. Dodam troszkę kuleczek. Zobaczę, jak to wyjdzie. Nie będę dawała całkiem dużych, bo one są zbyt wielkie, ale takich średnich i małych troszeczkę dosłownie. Tak tu, bo tu jest tak pusto i trochę tu może też bym dodała. Zobaczymy. Trzecie na dole na niebieskiej gałązce. Tu w sensie. O, dobra, czekajcie. Tylko na dole to tak będzie tu tak pusto pod tym jajkiem. Nie wiem, czy to będzie pasowało. Ewentualnie coś takiego może. O, dobra. Tu mi się podoba. Dziękuję. Trochę pod kątem jedam. I podróżę leciutko. Faktycznie. Dobra. Jednak co ileś głów, to nie jedna, nie? Dobra, lecimy teraz z kuleczkami, tylko zastanawiam się, jak to zrobić, bo potrzebowałabym klejem na gorąco to zrobić. Dobra, raz się żyje, słuchajcie, raz się żyje. Muszę to zrobić szybko. Szybko albo w ogóle. Hop. Albo w ogóle. Dobra. Zawsze kleiłam na Magica, ale nie da się na Magica. Bo poodpada. Będzie to stało. Więc dobra. Tu troszkę. Tu troszkę. I tu troszkę. Mniejszych już chyba nie będę dawała, tylko po prostu takie, o. I jeszcze tu troszkę, bo tak tu jest pusto.
sekundę, żebym nie przesadziła tylko. Dobra. Dobra. Jest okej. Ja sobie to potem posprzątam. Przed kolejnym live'em. I teraz spróbujemy to połączyć z podstaweczką. Tylko podstaweczkę będę musiała pomalować szybko, bo ona nie jest oklejona. I nie będę jej oklejać, bo wydaje mi się, że ładniej będzie wyglądała, jak będzie pomalowana po prostu na czarno. Tylko muszę ją zlokalizować. A, widzę już. Dobra. Jest podstaweczka. I teraz tak, potrzebuję mieć pędzelek. Potrzebuję mieć wyjęty z wody. Potrzebuję czarną farbę. Liczę, że się odezwie. Ale nie odzywa, jest dobra. Tu. I potrzebuję mieć podstaweczkę, którą sobie gdzieś odłożyłam, tak jak wam mówiłam, ale zniknęła mi. Dobra, to gdziekolwiek. To gdziekolwiek. Wykorzystamy sobie tutaj kartonik i wykorzystamy sobie już wykorzystany papier. To sobie ściągam. Dobra. Podstawkę będę suszyć, bo no będzie musiała być sucha, żeby tu nic się nie pobrudziło, ale ją po prostu tak zrobię, o, dookoła, widzicie, widzicie. I troszkę tutaj chrobotka damy. Mam nadzieję, że to będzie w miarę spoko wyglądało. Chrobotek miętowy i niebieski, myślę, że się sprawdzi. Dobra. Chciałam za dużo tej farby. To nic. Suszymy i będzie trochę głośno teraz, ale dosłownie 2 minutki. Tylko muszę znaleźć nagrzewnicę. Nagrzewnica znaleziona. Dobra, i sobie poczytam, co tam piszecie. Ja też sobie fundałam pakę na 18. No i super, na 18. Można. Żeby było ładnie, to ja sobie też pomaluję z drugiej strony. Chociaż to będzie stało tak naprawdę, no ale... ale jest farba. Jak ktoś będzie oglądał z drugiej strony, to sobie też zobaczy, że jest ładnie pomalowane na czarno. Więc zrobię sobie jeszcze tylko tak. Wysycha bardzo szybko. Więc szybciutko po drugiej stronie jeszcze i przytwierdzamy. Dobra, chyba jest spoko. Brudzi, nie brudzi, już chyba nie. To wywalam, żeby mi się tu nie błąkało. I teraz tak, muszę zobaczyć, czy to mi się zmieści, czy będę musiała spiłować, bo ten otworek tak naprawdę jest przewidziany na tą HDF-kę, która była
Najpierw. Więc zrobimy sobie tak, że lekko sobie to spiłuję troszeczkę. Chociaż w teorii mogłabym to pokryć klejem i przyłożyć, ale ja sobie to po prostu lekko spiłuję. I mi trochę wejdzie i wtedy to podkleimy. Tylko nie wiem, gdzie jest mój pilniczek. Tu jest. Dobra, poczekajcie. Ja sobie to jajo zrobię tak pod skos. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak, o, że będzie tak pod skosem sobie stało. Nie wiem, jak wy wolicie, ale ja lubię skosy i lubię wszystko, co jest nietypowe i takie może nieoczywiste, więc u mnie to będzie po prostu jajo po skosie. Dobra, zobaczymy. Dobra, powinno się trzymać. Poczekam, aż mi się klej tylko tutaj zrobi. Na dole jeszcze, zaraz wam pokażę, jak to odwrócę. Na dole jeszcze dam kleju i też dam chrobotka. Od razu to będzie, bo pokryję sobie dookoła klejem i przełożę to chrobotkiem. I teraz się zastanawiam, czy mieszać miętowy i niebieski. Czy chyba tak. Bo ten niebieski jest bardzo intensywny. Jest dużo bardziej intensywny niż ten niebieski na jajku. Ale troszeczkę chyba też bym go dała. Dobra. No dobra. Coś wykombinujemy. Leci, dodam sobie jeszcze kleju. W tym live to jakby tu bomba wybuchła, serio. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Dobra. Kleję. Wpuszczam sobie tu. I wpuszczam sobie z tej strony. Dobra. I teraz gdzieś tu są moje pęsetki. Jest pęsetka. Przykładam sobie chrobotka. Nie wiem, na ile wy to widzicie od góry, co ja tu robię. Troszkę chyba widać. Staram się po prostu przykryć tam, gdzie polałam klejem. No i jednocześnie sobie zrobię takie tutaj taką jakby trawkę, na której to jajeczko sobie będzie siedziało. Z tyłu trochę i z przodu oczywiście trochę. Tu dodam więcej kleju, żeby się lepiej trzymał chrobotek. Dobra. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak. Myślę, że też dodam trochę chrobotka do samej kompozycji, żeby to tak było trochę bardziej spójnie. To i trochę tego niebieskiego też, ale dodam jemu tutaj kleju, żeby mieć pewność, że się przyklei. To troszkę i tutaj na kępce też troszkę. Dobra, i z tyłu też dodam trochę niebieskiego. Chociaż z tyłu raczej nie będzie przeglądane, ale żeby nie było. Dobra. Dobra. Teraz tak. To jeszcze tutaj będzie schło. Chwilę. Mniej więcej to wygląda tak. I teraz na tym samym jajeczku jeszcze bym dodała trochę chrobotka. Poczekam dosłownie minutkę, żeby to na pewno mi się przykleiło. I gdzieś tu jeszcze sypnę sobie chrobotka. Co tu jeszcze zrobię? Tak. Zaleję od dołu. Zaleję od dołu i czymkolwiek zbiorę sobie to po prostu. Dobra. Piękne to jajo. Dziękuję, dziękuję. Ja mam farbką trochę go przygasić. Mogę też. No, macie rację chyba, żeby trochę go tam... Ja kocham chrobotek, więc ja to tak, wiecie, jak mi powiedział, jak mi teraz to napisałyście, to widzę, ale tak to bym zostawiła. Ale faktycznie może trochę. Jeszcze go dodam troszeczkę tu. Zobaczę, dobra? Go pododaję tutaj troszeczkę. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. A!
fruwami. Troszkę. Troszkę tu. Przy jajeczkach. Troszkę tu. Tak dosłownie minimalnie, bo widzicie, muszę jednak go odłożyć, to jajo. Troszkę tu. Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej. I miętowego też troszeczkę bym dała. I już będziemy kończyć, słuchajcie. Naprawdę, 2-3 minutki i kończymy. Także jak ktoś jeszcze walczy, czy wytrwać, czy nie, to już zaraz będzie koniec. Jeszcze gdzie niegdzie tutaj po prostu rzucę. Chrobotkowe love. I już. Poczekajcie, muszę pomyśleć. Tu gdzieś jeszcze może bym dała, bo tak tutaj jest taka dziurka. To może być więcej nawet tego chrobotka. Tu. Dobra. Tak trochę w tle, ale w miarę spoko. I może tu i tu trochę. Coś tam wyszło. Coś tam wyszło. Tu. Pod naszego kwiatka. I ostatnie dosłownie troszeczkę. Kępka. Nawet mniejsza. Pod pętelkę. Gdzieś tutaj. Dobra. Powiem wam, że nie wiem, czy go przygaszać. Zastanawiam się. Tak to wygląda. Boję się, że jak naciapkam, to może wyjść, wiecie, tak słabo. Może tu kuleczek ewentualnie bym jeszcze, albo pomyślę jeszcze chwilę. Chrobotek jest super. Ja też lubię dodawać do prac. No, ja odkąd zaczęłam używać, jeszcze odkąd inne kolory poznałam, to już przepadłam. Przepadłam. Chrobotek to taka wisienka na torcie. No, to jest taka trochę imitacja, no bo wiecie, trochę można dać sianka, sizalu, jakieś, nie wiem, mchy, różne rzeczy się daje. A chrobotek mam wrażenie, że właśnie on tak łączy trochę i jest taką ozdobą samą w sobie, więc mi się to podoba, no nie wiem. Ja na razie chyba nie będę dawała, słuchajcie, tutaj. Chociaż, kurde, no walczę ze sobą, bo jak... Może troszeczkę upchnę tego chrobotka, bo on tak odstaje mocno. Troszeczkę go tu po prostu, o, tak dam trochę niżej. Nie wiem. Rozjaśniać, nie rozjaśnić? Nie wiem. Chyba zostawię. Zawsze mogę rozjaśnić i jak na przykład jutro na to spojrzę, to mogę stwierdzić, że o, jednak rzeczywiście się przyda, ale na razie chyba bym zostawiła. Prześpię się z tą myślą i zobaczymy. Zrobię jeszcze wam zdjęcia i to pokażę. Tak naprawdę to powinno stać, no ale ciężko mi to pokazać, jak stoi, więc tak to wygląda. Z tyłu tutaj po prostu, wiecie co, tego niebieskiego zabieram. Rozmyśliłam się, nie pasuje mi tu niebieskie. O, jest tak troszeczkę tylko dookoła, tu jest niebieski. No, tak mniej więcej wygląda. To co, kończymy. Kończymy. Na podstawce piasek. Właśnie, kurczę, przeszło mi przez myśl i się zastanawiam. Dawać kuleczki? Możemy w sumie dać kuleczek. Kuleczki jestem w stanie dać i to mnie przekonałam. Przekonałaś mnie. Aleksandro, dam jeszcze trochę. Tylko te kuleczki muszę... Czekajcie. Zrobię sobie tak, że je wsypię. I wsypię jeszcze raz. Bo już ich trochę tu mam. Dobra. Ostatnia rzecz. Przedostatnia, bo muszę dodać klej i będzie koniec. Czekajcie. Co mnie irytuje w pistoletach? Jak wepchnę klej, to cieknie, a jak przesunę pistolet, to wypada klej. Dobra. Tu powinien być jakiś taki przytrzymywacz tego kleju. Dobra, szybciutko jeszcze tu. I rzucamy kuleczki. Jeszcze tu może. Dobra, mam 10 sekund, żeby to miało sens. Pyk. Jeszcze trochę.
To odpadnie, nie? W większości. Nie będzie tego tyle, ale muszę tutaj zasypać. Dobra. Dobra. Tak to wygląda. No, mi się wydaje, że lepiej. Mi się wydaje, że lepiej. Dziękuję, Olka, za pomysł. Przepiękne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że się live podobał, mimo początkowych problemów technicznych, że to chcę radę. Cieszę się, że jest was tyle tutaj do końca. Prawie 60 osób, bardzo mi miło. I cóż, widzimy się w czwartek na zmaganiach mapkowych. Live będzie też wrzucony na YouTube, więc jak ktoś będzie chciał zobaczyć powtórkę, to i jest tu na grupie, i jest też będzie jutro na YouTube. No i zdjęcie pracy też jutro dodam, także sobie zobaczcie z bliska, jak to wygląda. No i będę czekała na wasze prace, na wasze jaja. Albo podczas live'a, jak tworzyliście, albo jak ktoś jeszcze nie tworzył, a kogoś może podkusiłam, żeby zrobić sobie taką dekorację, no to jeszcze jest trochę czasu do Wielkanocy, można sobie wykonać. Także co, zapraszam do tworzenia i do dzielenia się swoimi pracami. I ja wyłączam klej, żeby nie zapomnieć. I bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Piękna praca. Dzięki, Artur. Dzięki wszystkim. I życzę wam spokojnej nocy i dużo zdrowia. Przede wszystkim dużo zdrowia. Bo jak szwankuję, to nie jest nie jest miło. Nie jest miło. Także trzymajcie się ciepło i zdrowo. I do zobaczenia. Dobranoc. Pa, pa.